Dobry wieczór, kolacje czwartkowe powracają po miesięcznej przerwie. Z tej strony Mateusz Lech, Maciej Kapitan Lisowski i zamiast Pawła Jeżowskiego Krzysztof Wojczal. Paweł Jeżowski jest w tym momencie w trasie, zmienia miejsce lokacji swojego urlopu, więc nagrywamy w trójkę i materiał będzie udostępniony na wszystkich trzech kanałach, więc to też jest swego rodzaju nowość. Witam Was serdecznie. Panowie. Cześć, czołem. Mam nadzieję, że... Witamy serdecznie. Podołam zastępstwu. Nie, no myślę, nie, no, że... Ty jesteś gościem, Krzysiek, więc my musimy spróbować podołać zamiast Pawła Jeżowskiego w trudności zadawanych przez niego pytań. Tak, ja od razu zapowiadam, że będę się często nie zgadzał, żeby to było tak, jak zazwyczaj Paweł prowadził tę dyskusję. I słuchajcie, nagromadziło się trochę spraw. My z Krzysztofem nagraliśmy dosłownie tydzień temu i mamy okazję zrobić dogrywkę. Widziałem, że na obu kanałach materiał oglądał się bardzo fajnie. Było dużo komentarzy pozytywnych, zdarzały się też negatywne. Zdarzały się i to informacje mówiące o tym, Krzysztof, że ty już teraz twierdzisz, że Ukraina przegrała wojnę i żeby ciebie skonfrontować z tym całym zestawieniem, więc no, trzeba cię wywołać do tablicy. Tablicę masz za sobą, więc możemy sobie dzisiaj podyskutować. Panowie, od czego chcecie rozpocząć? No ja bym właśnie może, jeśli można, zaczął od zadania tego lekkiego pytania, bo w materiałach u ciebie, Krzysztofie, no wybrzmiało to, że Ukraina jest w tej chwili w nieciekawym położeniu i tak naprawdę niestety przegrała i dałeś do tego odpowiednie tło. Ja się z tym nie zgadzam w znacznej mierze, ale są też rzeczy, które ewidentnie widzimy tak samo i w tym samym czasie, że problemy są i lekko wcale nie jest, ale ja tego nie widzę tak może hiperrealistycznie jak ty. I właśnie o tym chciałem na początek porozmawiać, trochę bardziej tego wymiaru jednak militarnego, operacyjnego, ale i tak musimy iść w kierunku zadowolonej miny Mateusza, czyli w stronę ekonomii i gospodarki, bo tak bez tego się nie uda. Ale od tego bym zaczął. No, dlaczego takie właśnie tezy ostatnio u ciebie były? Stop. Zanim przejdziemy do tej odpowiedzi, chciałem powiedzieć, że dzisiaj poruszymy to z kwestii militarnej, ekonomicznej, politycznej. Powymieniamy się spostrzeżeniami i wielki apel dla naszych widzów. Zadawajcie pytania, lajki. Jeżeli nie subskrybujecie kanałów Maćka, kanałów Krzysztofa albo Kremlinki Show, to zapraszamy do siebie, żeby sprawdzić, o czym jeszcze mówiliśmy. I teraz Krzysztofie oddaję ci głos. Tak, widzę, że tutaj będę się musiał uchylać i z prawej, i z lewej strony, tak będzie lewy sierpowy, prawy sierpowy, ale to zadawane przez was obu, ale ja postaram się i na płaszczyźnie militarnej, i na płaszczyźnie ekonomicznej, chociaż ja muszę też doprecyzować, bo moja teza jest ostra, ale ona też nie jest tak jednoznaczna w sensie takim, że są pewnego rodzaju uwarunkowania. Znaczy ja uważam, że Ukraina przegra tą wojnę w tym kontekście, że Rosjanie będą walczyć do swojego zwycięstwa, takie mają postanowienie, to po pierwsze, a po drugie są w stanie prowadzić wojnę jeden dzień dłużej niż Ukraińcy, co się wiąże bardzo mocniej wręcz z płaszczyzną ekonomiczną niż z płaszczyzną militarną. Natomiast wynika to również z faktu, że na płaszczyźnie militarnej, no bo jeśli chcemy sobie powiedzieć, co to w ogóle jest ta porażka Ukrainy, co ona oznacza, jak ją postrzegamy. Czyli też trzeba sobie powiedzieć na temat tego, do jakiego pokoju ta Ukraina musi doprowadzić, czy jest w stanie. To są, od tego trzeba zacząć, bo inaczej nie będziemy wiedzieć, o co my się spieramy. Tak? Czyli jakby ja bym to zdefiniował w ten sposób, jeśli mogę, od razu. To znaczy ja uważam, czy ta moja teza o porażce Ukrainy, ona jest związana z tego rodzaju definicją, że Ukraina przegra tę wojnę w rozumieniu, że straci swoją suwerenność, prawdopodobnie zostanie okrojony w jej wschodnia część, czyli anektowana przez Rosję, a pozostała część Ukrainy zostanie podporządkowana bardziej niż Białoruś. Jeśli to uznajemy jako porażkę, czyli jako powiedzmy zwycięstwo, nawet
takie minimalne, uznajemy to, że powiedzmy stracą może część terytorium, ale uzyskają niepodległość i wejdą do NATO i do Unii Europejskiej, to będzie zwycięstwo ukraińskie, nawet jeśli stracą terytorium. Także tak definiuję i w tych dwóch definicjach uważam, że jeśli pomoc, dotychczasowa pomoc Zachodu będzie wyglądała w taki sam sposób, jak wyglądała dotychczas i będzie prowadzona w takiej samej formie, to Ukraina przegra ten konflikt. A dlatego przegra, ponieważ Rosjanie będą prowadzili go cały czas, nieustannie, nie odpuszczą i w tej sytuacji oni będą w stanie nadbudować potencjał militarny w stosunku do tego, który posiadają teraz i otworzyć nowy kierunek operacyjny, na przykład gdzieś, gdzie jeszcze nie siedzą wszyscy w okopach, może znowu na Kijów, ja zakładam właśnie, że tak będzie i to może być za rok, to może być za 2 lata, to może być za 3 lata, a Ukraińcy z drugiej strony, oni nie mają potencjału militarnego do tego, żeby otworzyć nowy kierunek, zresztą się boją, no bo broń nuklearna, więc atakują tylko tam, gdzie Rosjanie się spodziewają, czyli na tym dotychczasowym odcinku frontu, nie otworzą na przykład, wiesz, nie pójdą na Kurski, na Orzeł, nie zaatakują terytorium rosyjskiego tak fizycznie, wysyłając tam jakieś brygady, to po pierwsze, no i jeszcze kwestia jest tego, że no, konflikt toczy się na terytorium ukraińskim, a nie na rosyjskim, więc Rosjanie walczą pomimo sankcji, a Ukraińcy walczą tylko i wyłącznie dzięki pomocy Zachodowi, więc pomocy Zachodu. Także jakby tak to bym w bardzo ogólnym stopniu zdefiniował. I teraz możemy przejść sobie faktycznie na tą płaszczyznę militarną i o tym podyskutować, ale ja bym tutaj bardziej raczej chyba ciebie najpierw spytał, Maćku, jak ty uważasz, jakie widzisz atuty ukraińskie na płaszczyźnie militarnej i co uważasz, że musieliby zrobić na płaszczyźnie militarnej Ukraińcy, żeby zmusić Rosjan do zawarcia pokoju takiego, który byłby dla nich porażką, czyli do pokoju, na warunkach którego Ukraina pozostaje niepodległa, może nawet stracić terytorium, ale pozostaje niepodległa i wchodzi do NATO, do Unii Europejskiej. Czyli musimy zmusić Putina do tego, żeby on zgodził się na takie warunki. I co na płaszczyźnie militarnej muszą osiągnąć Ukraińcy, żeby Putin się na to zgodził, w twojej opinii? Ja no zacznę, tak, mogę powiedzieć o swojej. Zacznę od tego, że cieszę się, że w tym momencie zdefiniowaliśmy to, co jest w tym momencie na tym kontinuum, in plus, in minus, jak to wygląda, bo mnie to uspokoiło. No bo w tym momencie, patrząc na te uwarunkowania czysto militarne, obydwie strony cały czas zwiększają ilość swoich sił zbrojnych. Przy czym, jeśli przyjąć, że agresor był cały czas rosyjski, on musi mieć tego odpowiednio dużo więcej, żeby móc przeciwdziałać, a raczej wygrać. Musi mieć odpowiednią przewagę, żeby wygrać z tym, który się broni. Więc tutaj nie musi być wcale jeden do jednego budowanie, że Ruscy wcielają 20 tysięcy mobików miesięcznie i robią z nich kontraktowców, a Ukraińcy muszą mieć tyle samo. Nie. Tu musi to być te dobre 30% bezpiecznie i tak mniej więcej cały czas się dzieje. Ukraińcy cały czas szkolą i doposażają nowe jednostki i średnio jest to między... No, średnio 3 brygady nowe dochodzą, no nie powiem, że co miesiąc czasu, ale w skali kwartału to są 3 do 4 brygad, więc cały czas się rozbudowują. Jednocześnie doposażają w cięższy sprzęt istniejące doświadczone brygady, więc ich zdolność bojowa rośnie, więc też to, czemu one mogą przeciwstawić się, musi być po stronie rosyjskiej odpowiednio większe. Ale to, jeśli mogę jedno zdanie, żebyśmy nie skręcili w dygresję, a żebyśmy się trzymali jakby, wiesz, tego clue problemu, czy zwyciężą, czy przegrają, czyli twoim zdaniem, jakby utrzymanie tego potencjału, czy wzrastanie tego potencjału ukraińskiego militarnego na tym poziomie i trzymanie się w defensywie, to zmusi tego Putina do takich warunków, bo moim zdaniem nie. To znaczy sama obrona ukraińska, jakby samo trwanie, to po prostu będzie wydłużać wojnę, ale to nie doprowadzi Putina do tego, że Putin powie, okej, poddaję się, możecie wchodzić do NATO. O, oczywiście masz rację, ale dlatego do tej odpowiedzi końcowej to jeszcze trochę potrzebuję czasu, żeby dojść. Okej, to przepraszam. Nie, to jestem w procesie odpowiedzi. Więc tak, jeżeli patrzeć na te potencjały, to co robią Ukraińcy i tak jak robią i patrząc na to, że to, o czym wspominaliśmy trochę wcześniej, te
strumienie pomocy zaczynają się od nowa definiować i regulować, plus ich własna produkcja, plus pozyskiwanie, bo w końcu otworzyły się realnie kraje Ameryki Południowej wychodzące ze sprzętu rosyjskiego i ten sprzęt w niektórych miejscach, których nie będę podawał definicji dokładnie, ale no, praktycznie jest właśnie przeliczany i ładowany w portach. Kto za to zapłaci, nas to jako takie nie interesuje. W każdym bądź razie to ma trafić ostatecznie na Ukrainę przez takie czy inne porty. Bardzo dobrze. Więc będzie tego więcej. Potencjały dzięki temu będą proporcjonalne, bo równe one absolutnie nie będą, bo to nie ten rodzaj, nie ta wielkość kraju, nie te ilości mieszkańców. Druga rzecz. Jeśli chodzi o zdolności, to na tą chwilę Ukraińcy udowodnili, że zdecydowanie bardziej efektywni byli w obronie. Obrona dobrze przeprowadzona może, i przykładem tego były działania na Charkowszczyźnie, może być odpowiednim punktem wyjścia do odpowiedniej akcji zaczepnej. I tu bym raczej upatrywał tej głównej szansy ukraińskiej na to. Natomiast puentując, na wygraną w klasycznym sensie militarnym, że pogonią Rosjan, gdzie pieprz rośnie, nie wierzę. To jest już w tym momencie układ bardziej szachowy i to, co można uzyskać, to jest zlikwidować elementy tej przewagi, którą mają Rosjanie. Przewagą jest korytarz lądowy. W tej chwili wiadomo, że tak jak on wyglądał od tej strony, od Zaporoża, nie jest to raczej możliwe do wykonania. Próbowali, się nie udało. Zostały inne punkty, w których można, na przykład tam, gdzie cały czas były głównie działania zaczepne rosyjskie, bo tam wkopani w ziemię są znacznie słabiej, oraz ten Dniepr, który wiosną po ustaniu wszystkich roztopów i deszczów też będzie wyglądał inaczej, bardziej przystępnie dla strony możliwej atakującej, jaką w tym momencie mogliby być Ukraińcy. I to, co ja widzę, niestety zmierza jak najbardziej ku tej koreanizacji tegoż konfliktu, niestety, co nie jest wygraną rosyjską, ale też nie jest przegraną ukraińską. O tyle jednak, że patrząc na z kolei kwestie ekonomiczne, 2 lata Rosja, to chyba Mateusz też powie, spokojnie jest w stanie sobie z takimi kłopotami, jakie mają w gospodarce, ekonomii, radzić, no bo państwo autorytarne, i dalej funkcjonować będzie. Pytanie, jak to będzie wyglądało dalej, a jak konsekwentny będzie świat w kwestii tychże sankcji. Oczywiście są 2 punkty zwrotne, które, albo raczej 2 decision making pointy na tym układzie odniesienia, jaki się znajduje w tym roku na tej Ukrainie, czyli wybory rosyjskie prezydenckie i wybory amerykańskie prezydenckie. I to będą punkty, przed którymi każda ze stron będzie chciała uzyskać coś, żeby postawić się w lepszym położeniu. W marcu wybory rosyjskie i tu będą chcieli coś uzyskać Rosjanie. Rosjanom będzie zależało na jakimkolwiek symbolu, albo czymś, co oni za symbol wykreują, żeby móc się tym pochwalić, bo car potrzebuje trochę chwały, bo nie jest tak różowo, jak wmawiał do niedawna, coraz częściej słychać głosy realizmu, jeśli chodzi o stan i kondycję rosyjskiej gospodarki. To, co będzie się działo później, czyli druga połowa roku, aby zdecydowanie wpłynąć wynikiem walk na wybory w Stanach Zjednoczonych, to będzie dopiero ta rzeczywista duża próba rosyjska, do której się szykują, i te 20% wszystkich mobilizowanych żołnierzy, których wysyłają, tych rokujących lepiej, na długoterminowe szkolenie i wyposażają ich w to, co tylko mają w tym momencie najlepsze, a żadnym cudem to nie jest, ale jednak najlepsze, co mają, i w tym upatrują szans, bo wtedy będą w stanie skierować łącznie z tą pierwszą armią pancerną gwardii w liczbie około 35 tysięcy żołnierzy, chyba że ją jeszcze uzupełnią, będą w stanie skierować 45, może 50 tysięcy czegoś teoretycznie porównywalnego co do poziomu wyszkolenia i wyposażenia z tą armią, czyli 2 tego typu duże, niespotykane w Europie związki operacyjne. I w tym upatrują swojej szansy i będą moim zdaniem w stanie użyć tych sił w pełnym wydaniu dopiero od czerwca w górę. I tu będzie to, do czego się musi Ukraina przygotować. Jednocześnie Ukraina nadrabia wiele rzeczy związanych chociażby z mniejszym strumieniem zaopatrzenia w artylerię, w amunicję artyleryjską, i nadrabiają to naprawdę spektakularną produkcją dronów, które wyposażają w tanie środki bojowe, ale dzięki temu to jest artyleria precyzyjna.
i precyzja tego wszystkiego rodzi skutki. Pomimo tego, że obecnie nie ma tak intensywnych walk, to przecież 800 do 1000 to jest liczba dziennych strat rosyjskich. Dzięki czemu? Dzięki bardzo dużej liczbie niewielkich potyczek i tego permanentnego dronowania i zamęczania przez obydwie strony, ale z przewagą ukraińską w tym zakresie. Więc tak ja to widzę. Nieklasyczne zwycięstwo, bo tutaj o tym na razie być mowy nie może, bez wypracowania dzięki odpowiednio przemyślanej operacji obronnej na jakimś odcinku możliwości do wyprowadzenia nagłego uderzenia, które może zmienić coś w wymiarze operacyjnym na tym froncie. Ukraińcy są lepsi w obronie, lepiej im to wychodzi, nie mają sztabów, które by umiały naprawdę dobrze skoordynować działania ofensywne, wiedzą, znają te ograniczenia. Pytanie, czy przez te kilka miesięcy uda się Zachodowi wyszkolić odpowiednie zasoby ukraińskich sztabowców do tego, żeby sobie mogli z takimi rzeczami lepiej radzić. Tak ja to widzę. Krzysztof, chcesz coś dodać, jakąś kontrę do Maćka, bo ja mam swoje przemyślenia w razie czego. No to znaczy, no jakby dalej nie wiem, na czym upatrywać trochę optymizmu, bo to, że Ukraińcy są na nieprzegraniu. Na nieprzegraniu przez Ukrainę. Na nieprzegraniu, ale wiesz, jak długo można nie przegrywać? Znaczy, Ukraina jest państwem mniejszym, słabszym, z mniejszą populacją, z mniejszą armią i tak dalej, i tak dalej. Więc jak nie przegrywasz przez rok, to możesz nie przegrywać może przez drugi. Ale ja nie wiem, czy oni są w stanie nie przegrywać przez na przykład 5 lat tego konfliktu, czyli powiedzmy jeszcze przez dwa. Przez dwa lata są w stanie sobie radzić. Ja uważam, że jakby cały clue polega na tym, żeby zadawać Rosjanom tak duże straty, żeby oni nie byli w stanie nadbudowywać sobie tego potencjału militarnego, dzięki któremu mogliby utworzyć nowe kierunki. No bo utworzenie nowych kierunków mogłoby wprowadzić tę wojnę znowu w ten element manewrowy. Póki są okopy i póki jest ten front, który jest w tej chwili, to w zasadzie mamy taki konstans i rzeczywiście Rosjanie nie mogą wygrać. I wtedy oczywiście nie można powiedzieć, że Ukraińcy przegrają, no bo przecież nie stracili suwerenności i są w grze. Ale w mojej ocenie jest problem, bo jeśli Ukraińcy mają zamiar się bronić, no oczywiście bronić to nie stać w miejscu i czekać, tylko gdzieś tam powiedzmy ten front będzie chodził w tą lub we w tą stronę, ale w małej skali, jeśli chodzi o bitwy, no to Rosjanie, jeśli będą mieli inicjatywę, to oni będą decydować o tym, jak dużo chcą sił i środków zaangażować na danym punkcie, w danym odcinku czy na całym froncie i wycyrklować sobie na przykład jakby wielkość ponoszonych strat i zbilansować to właśnie z nowym, z mobilizacją, z produkcją, ze skupywaniem zaopatrzenia, czy tam z Korei, czy nie wiadomo skąd oni tam biorą, może i z Chin. I w tym kontekście oddawanie im inicjatywy naraża Ukraińców na to, że to Rosjanie po prostu przygotują się i uderzą w lepiej przygotowani w momencie, kiedy oni będą chcieli, kiedy sobie wybiorą i znowu uzyskają efekt zaskoczenia przeciwko Ukraińcom. Generalnie im dłużej będą Ukraińcy w takim stanie czekać, tym będzie rosło ryzyko tego, że Rosjanie lepiej wykonają swój atak. Czyli muszą, w mojej ocenie, Ukraińcy mają taki dylemat, że nie ma dobrych opcji, nie mogą się bronić, muszą być aktywni, a z kolei jeśli oni są aktywni, jeśli oni podejmują działania zaczepne, to proporcja strat niestety, mimo tego, że w najlepszym wypadku będzie powiedzmy 1:1, to i tak te proporcje nie są dobre, bo ukraińska armia jest mniejsza. Więc tak jak to sam powiedziałeś, no lepiej jest się bronić i zadawać tam powiedzmy 1:4 straty, prawda? Czy nawet więcej, ale znowu, tu oddajemy inicjatywę Rosjanom, także nie ma dobrego wyjścia, ale długofalowo mówię o tym, że Ukraina przegrała z tego względu, że nie jest w stanie zmusić Putina do tych warunków pokojowych, o których my mówiliśmy, a w związku z tym, jeśli ten konflikt się będzie przedłużał, to wcześniej czy później Ukraińcy po prostu no nie dadzą rady. Nie dadzą rady, bo są państwem słabszym, mają mniejszą populację. Tutaj bardziej myślę, że to jest ta druga część już chyba taka związana z gospodarką i potencjałem państwa jest tutaj kluczowa w tym długim okresie. To może ja coś powiem, to teraz ja bym chciał coś powiedzieć, gdyż się nie zgadzam.
jak to mówi Paweł. Słuchajcie, za zeszły rok Ukrainie brakło, żeby zbilansować budżet około 30 miliardów dolarów. Rosja, pomimo Narodowego Funduszu Dobrobytu, który wyparował jej 50 milionów, zakończyła z deficytem najprawdopodobniej też około 30 miliardów, ale jednocześnie zaniedbując bardzo dużo gałęzi gospodarczych i z bardzo dużym odpływem kapitału. Moim zdaniem gra na czas Ukraińców nie jest dla Ukrainy tak niekorzystna, jak Krzysztof twierdzi, ze względu na to, że finansowanie po kilku miesiącach perturbacji zaczyna wracać na Ukrainę. Mieliśmy informacje o 3,5 miliardach Japonii, mieliśmy informacje o 3,5 miliardach z Wielkiej Brytanii. Mamy informacje, że najprawdopodobniej Orban nie będzie w stanie blokować wsparcia finansowego z Unii Europejskiej w wysokości 50 miliardów. Oraz mamy informację, że rozpoczęły się procesy przygotowania technicznego do konfiskaty tych 300 zamrożonych miliardów dolarów lub wypuszczenia obligacji wojennych przez kraje, które obciążą tym w przyszłości Rosję, więc ten strumień pieniędzy do Ukrainy będzie szedł. Drugi temat. 7 miliardów euro z Niemiec. 7 czy 8 na razie obiecane, zobaczymy czy popłyną, natomiast tak naprawdę gdyby Ukraina dostała dostęp do takiego... Ale ja chcę dopytać te 50 miliardów z Unii Europejskiej, bo z tego co pamiętam to jest rozłożone na kilka lat. Tak. 4 tak. albo 5 lat, tak. Natomiast 4 lata po 12,5 miliona. Tak, natomiast miliarda. Gdyby zliczyć miliarda. Te wszystkie fundusze i pamiętajmy jeszcze, Amerykanie są przyblokowani, ale nie wiadomo, czy będą przyblokowani cały czas, czy się tam odblokuje te 60 miliardów, które ma być na Ukrainę i Izraela, bo to jest w jednym pakiecie. Jeżeli to się wszystko uda uruchomić, to tak naprawdę można pokrywać straty finansowe Ukrainy w budżetu, w kraju, który jest napadnięty, przez to, że właśnie on jest mniejszy, można spokojnie zasypywać tą dziurę budżetową przez kolejne 10 lat. Więc tu czas pod względem finansowym nie gra tak źle dla Ukrainy, jak mogłoby się to wydawać, gdyż Rosja przepala swoje środki znacznie szybciej. A jako, że kraj jest większy, z bardzo dużym zaniedbaniem infrastruktury, z odpływającym biznesem, z niemożliwością się zapożyczania na rynkach międzynarodowych, to tak naprawdę te wektory, w których schodzą pieniądze z Ukrainy i z Rosji są w tym momencie poważniejsze. Drugi temat, o czym mówiliście, brak takiego należytego wsparcia na przykład w amunicji. To wiesz co, to zanim przejdziesz do tego drugiego tematu, jeśli mógłbym się do tej części takiej ogólnogospodarczej odnieść, bo ja też mam parę danych i one bardzo fajnie wyglądają w porównaniu, bo jeśli na przykład popatrzymy na PKB, to Ukraińcom spadło 1/4 to PKB w czasie wojny, a Rosja ma mniej więcej, oczywiście tam zaraz możemy wchodzić w szczegóły, że Rosjanie to przepalają, to na czołgi i tak dalej, ale generalnie fakty są takie, że im to PKB nawet oficjalnie wzrosło 1% przez te dwa lata, może nawet niech będzie na tym samym poziomie albo 1-2% do tyłu, to jednak to jest skala nieporównywalna, jeśli chodzi o straty w PKB. I jeśli chodzi o... Ale zauważyłeś, Krzysztof, że oni się już odbijają? Że Ukraińcy? Kraj napadnięty, tak? No tak, okej, okay. oni się odbili teraz. No, to, co już stracili, to jest dosyć sporo i to nie wyjdzie na zero za 3 lata. Wiesz, jak będą walczyć 3 lata dłużej, to oni nie wyjdą z powrotem do tego samego poziomu sprzed wojny, no bo nie ma takiej opcji, no bo jednak, wiesz, firmy powychodziły i trwa wojna i to jeszcze na ich terytorium, także oni się będą może powoli odbudowywać, ale to będzie mała skala. I tak jest dobrze, że im nie spada dalej. To jest super sukces, ale jeszcze przechodząc do deficytu, to fakt, że Rosjanie ten deficyt mieli spory też około 30, właśnie tak jak mówiłeś, miliardów, ale to jest dla nich 14% dochodów budżetowych i to jest 2% PKB mniej więcej, tak? Natomiast w przypadku tych 35 miliardów ukraińskich to jest prawie 50% dochodów budżetowych, to jest ich deficyt, tak? Roczny.
i to jest 21% PKB, więc to są olbrzymie kwoty. Oczywiście i teraz wchodzi kwestia, jaka jest duża pomoc, prawda? No i ty zacząłeś wymieniać tam tu parę miliardów, tam parę miliardów, 50 miliardów z Unii Europejskiej w skali 4 lat, tak, czy 5. No dobrze, ale do tej pory przez półtora roku do 31 lipca 2023 Ukraina otrzymała 130 miliardów dolarów. 130. To jest 80% ich PKB i to jest praktycznie, oni mieli, to ja nie wiem, czy to nie jest generalnie ich budżet, gdzieś tutaj chyba teraz mi w ogóle uciekły dane z budżetu. Ale mówisz o sumie wartości materialnego wsparcia i środków finansowych. Nie, to jest suma militarna to jest 90 miliardów, tak, wsparcia humanitarna 12, do budżetu przyszło 31, czyli w zasadzie ten deficyt, który oni mieli, wypracowali w ciągu jednego roku 35 miliardów, to w zasadzie został zalany tymi pieniędzmi z Zachodu, tak, te 37 miliardów, ale, no, ale generalnie to pokazuje, jaka jest duża skala, mimo wszystko to jest mniejsze państwo, mniejsza gospodarka, więc łatwiej ją utrzymać na powierzchni poprzez dotacje z zewnątrz, ale jednak wydaje mi się, że no, teraz ten poziom, który jest obiecywany, poziom wsparcia, finansowania i tak dalej, on jest chyba niższy niż ten, który był na początku, a potrzeby ukraińskie są takie same co najmniej. Więc jakby straty gospodarcze Ukrainy, poziom deficytu i wysoki poziom, jaki by musieli otrzymywać za czas wsparcia, no to w mojej ocenie to jest jednak niepokojące, co są dane. To nie jest coś takiego, że można powiedzieć, a spokojnie przetrwają z tymi przez parę lat następnych z tymi danymi, nie? I tu się pojawił Paweł cały na biało niemalże. Mateusz Lech się pojawił. Paweł się pojawił. To może kilka słów wyjaśnienia, jeżeli mówimy o tych rzeczach. Jeszcze się nie do końca rozłożyłem, przepraszam Was. Jeżeli mówimy o tych rzeczach finansowych. Budżet Ukrainy 902, powiedzmy, miliony tych ukraińskich hrywien. No to słuchajcie, w tym momencie można powiedzieć, można powiedzieć tak mniej więcej. No i budżet to jest 70 miliardów, bo ja tak sobie przeliczałem, że 35 miliardów deficytu to jest prawie połowa ich budżetu, nie? Czyli 70 miliardów budżetu, to jest ich budżet. Wiesz co, no government budget value to jest 902 704 UAH, no to tak mniej więcej. No, można powiedzieć w przybliżeniu, chociaż troszeczkę mniej. Natomiast tak, mówimy o 2023 roku, mówimy w tym momencie o wzroście. Jeżeli chodzi o Ukrainę, to estymacje są 5,5% wzrostu, natomiast oni spadli, tak? Oni spadli około 30%, różnie się jak gdyby podaje. A więc przy dosyć niskiej bazie próbują się odbudować. Natomiast problem jest gdzie indziej, dlatego że Ukraińcom potrzebne jest mniej pieniędzy niż Rosjanom, jeżeli chodzi o wydatki zbrojeniowe i utrzymanie państwa. Dlaczego? Dlatego że jest mniej Ukraińców, szczególnie że bardzo duża część wyjechała. W tym momencie możemy różnie liczyć Rosjan jako 130-140 milionów. Połowa Rosjan jest utrzymywana przez państwo. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o Rosję, mamy dosyć wysoki socjal. Znaczy on nie jest wysoki, jakbyśmy to powiedzieli Rosjaninom, no to by się zaśmiali, tak? No bo oni dostają grosze, ale jeżeli porównujemy, ile osób pobiera różnego rodzaju świadczenia, no to wychodzi w tym momencie, że około 60 milionów Rosjan pobiera świadczenia, tak, od państwa, co są różne. Począwszy od weteranów, skończywszy na emeryturach, tak, matkach samotnie, różnego rodzaju dodatki, tego jest dużo. To jest troszeczkę taki posowiecki. Na Ukrainie było podobnie, tylko że Ukraińcy jak gdyby przeszli szybciej tą drogę do Zachodu i zmiany tego systemu na bardziej taki system kapitalistyczny, szczególnie przez ostatnie lata, gdzie w tym momencie
bardzo duża część rodzin utrzymuje się z tego, co wysyłają im Ukraińcy pracujący w tym momencie na Zachodzie, tak? Natomiast nadal są wypłacane emerytury, renty oraz żołd żołnierzom. Jeżeli porównujemy wydatki, to można powiedzieć, że wydatki w tym momencie Rosjan na armię oraz na utrzymanie państwa, no to możemy sobie tak pomnożyć. Jeżeli chodzi o samą armię, powiedziałeś, że 130, to też różnie się podaje. Powiedzmy od 100 miliardów do 150 miliardów, jeżeli chodzi o pomoc od rozpoczęcia tego konfliktu. Natomiast Rosjanie w tym czasie wydali 2,5 razy więcej. Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz w tym wszystkim. Mianowicie to, że wyliczono tą wartość 90 miliardów dolarów dla wsparcia materialnego, jest też nieadekwatne, ponieważ to, że tak powiem, było liczone w cenie bieżącej, a sprzęt, który był z magazynów przesuwany i wysyłany, to był sprzęt starszy, którego amortyzacja i tak dalej kompletnie zmieniała tego wartość. Więc realna wartość tego wszystkiego jest o wiele niższa i to tak aż mocno nie boli, jak się to przelicza, bo to trzeba przyjąć 35-40% z tych 90 miliardów wsparcia materialnego, to byłaby racjonalna wartość tego wszystkiego. Okej, okay, Maciej, ale wiesz, ale ja tylko zwrócę uwagę na to, że jeśli my mówimy dalej o wsparciu dalszym Ukrainy i dalszym wysyłaniu sprzętu na przykład z Ameryki Południowej, to też będziemy mówić o jakichś zawyżonych kwotach, a sprzęt będzie wart niżej, więc tak naprawdę jeśli mówimy o tym, czy poziom pomocy się zwiększy czy zmniejszy, to dla tego porównania to nie będzie miało znaczenia, jak ten sprzęt faktycznie jest wyceniany, bo on tak samo będzie wyceniany później. Prawda? Tak. Tu trzeba będzie patrzeć bardziej ilościowo, co dotrze właściwie do ukraińskich jednostek do użycia. Jak najbardziej. Jest tym wszystkim. Ale ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że Rosjanie budując teraz nowy sprzęt, też płacą znacznie więcej niż ten sprzęt był wart w 2021 roku. Tak, u nich podwyżki musiały być w sektorze zbrojeniowym. Jeżeli muszą ściągać sprzęt, podzespoły podwójnego zastosowania, muszą płacić 200, 300, 400% tej ceny, która była wcześniej. Więc jeżeli chodzi o nadrabianie tego potencjału wojskowego i to, o czym mówiliśmy u nas na programach, to, że Rosjanie w tym momencie, w tym roku przeznaczą znacznie większe środki finansowe, nie oznacza, że oni znacznie więcej tej broni wybudują. Bo to też warto na to zwrócić uwagę, że tak jak w Europie, czy tak jak w Stanach, firmy zbrojeniowe liczą sobie teraz na przykład za nowe rzeczy dwukrotność czy trzykrotność ceny, tak samo Rosjanie mają ten sam problem w tym momencie. Więc te środki będą droższe z jednej i z drugiej strony, natomiast one nie będą się przekładały na zwiększenie diametralnie tych potencjałów w tym roku. I to też warto, żeby powiedzieć o tym. Jeszcze jakbym mógł zdanie do tego, co Paweł mówił, w kwestii Ukrainy i sytuacji ukraińskiej, bo tam zwróciłbym też uwagę, no okej, te obciążenia powiedzmy może po stronie rosyjskiej są wyższe, jeśli chodzi o socjal, ale z drugiej strony na Ukrainie, no nie wiem jak to wygląda w szczegółach, ale no wskaźnik pokazuje 19% bezrobocie, czyli 20% ludzi, pomimo tego, że część z nich jest na wojnie, no jednak w ogóle nie ma jakiegoś tutaj zabezpieczenia, więc to też nie świadczy dobrze jakby o stanie tej gospodarki ukraińskiej. Znaczy Krzysiek, bo to jeszcze raz jak gdyby powtórzę. Nakłady, no jeżeli masz państwo, które ma 28 milionów, tak mniej więcej możemy tam teraz 26, 27, bo bardzo dużo jednak Ukraińców wyjechało i mówi się, że jest poniżej 30 milionów. Sami Ukraińcy jak gdyby nie przyznają się do końca, ile w tym momencie jest ludności, a być może też nie wiedzą. To w tym momencie nakłady na utrzymanie tego społeczeństwa musi być mniejsze niż w przypadku Rosji. Tak? Tam ja sprawdziłem, jest dokładnie 60, bo mówię w tym momencie, że tam jest 70 miliardów, to jest około 68. Ale wiesz, ja po prostu miliardów. Odnoszę, że te natomiast bezrobocie to jest też utrzymanie państwa, nie?
Tak, spójrzmy na same budżety. To ja w tym momencie Ukraina wydatki z wojskiem 68 miliardów, dochody połowę. Drugą połowę, około 32 miliardów, dostają z Zachodu. Tak. Rosja w tym samym czasie, ich budżet w tym momencie, zauważcie, co się dzieje. Z roku na rok wydatki rosną i to rosną przynajmniej o 20%, a więc widzimy, że w przeciągu 3 lat oni zwiększyli wydatki o 60%. I teraz w tym momencie mają sytuację taką, że powstał deficyt budżetowy, o ile w przypadku Ukrainy, Ukraina liczy na pomoc Zachodu. Jeżeli tej pomocy zabraknie, no to będzie problem. Natomiast dopóki ona będzie istnieć, to Ukraina będzie równoważyć budżet. Dlatego hrywna mniej więcej jest na tyle mocna. Jeżeli by się okazało, że tej pomocy by nie było, no to wtedy sytuacja będzie inna. Ale dopóki jest, no to w tym momencie nie jest problemem równoważenie ukraińskiego budżetu. W przypadku Rosji nie ma takiej możliwości. To znaczy Rosjanie do tej pory sobie równoważyli ten budżet za pomocą Narodowego Funduszu Dobrobytu, natomiast ten Narodowy Fundusz Dobrobytu został bardzo mocno uszczuplony. Robią różne sztuczki techniczne, żeby to ukryć przed światem, natomiast wszystko wskazuje, że w okolicach lutego, marca tam już oprócz jakiejś garści pozostałego złota nic nie będzie. W związku z tym będą musieli wprowadzić nowe mechanizmy poboru tych pieniędzy albo poprzez, i o tym długo rozmawialiśmy, jutro będzie komentarz na ten temat, albo poprzez dodruk pieniądza, albo poprzez dodatkowe opłaty, żeby nie zagrozić Europie, pomimo tego, że Putin ma takie plany i to jest prawda, ale żeby utrzymać się w ogóle w wojnie i żeby dotrwać do tych osławionych listopadowych wyborów, kiedy przyjdzie Trump i coś zmieni, bo jeżeli się okaże, że Ukraina będzie otrzymywała tą pomoc zachodnią, to w tym momencie oni się utrzymają w wojnie. Rosja też się, jeżeli chodzi o ten rok, utrzyma, ale olbrzymim kosztem. Ten koszt będzie musiało pokryć albo społeczeństwo, albo przyszłe pokolenie Rosjan, w zależności co zostanie, na co nacisk będzie, albo oligarchowie. To ostatnie w mojej ocenie jest najmniej prawdopodobne, ponieważ oligarchowie raczej na tej wojnie się bogacą, jeżeli patrzymy o ten wąski krąg wokół Putina i nie będą chcieli się do tego dokładać. Natomiast jeżeli chodzi o ludność czy przyszłe pokolenia Rosjan, no to tu prawdopodobnie będzie skok na tą kasę. Czy to będziemy mówić o inflacji, czy tam hiperinflacji, czy obligacjach skarbowo-wojennych, czy jeszcze jakimś innym rozwiązaniu. Tak jak mówię, te rozwiązania my sobie tam jutro będziemy omawiać. Natomiast pamiętajmy, oprócz tego, że Rosja prowadzi specjalną operację, to również ma olbrzymie wydatki i olbrzymie problemy, które nie w momencie, kiedy rozpoczęli ten konflikt, nasiliły się. Czyli przede wszystkim problem demograficzny. Mówisz, że na Ukrainie jest wysokie bezrobocie. I to ich wbrew pozorom ratuje, bo jest bardzo duża szara strefa. To, że oni oficjalnie są zgłoszeni często jako bezrobotni, nie oznacza, że nie mają w tym momencie jakiejś pracy, bo tak często wygląda. W Rosji sytuacja natomiast jest odwrotna. Brakuje w tym momencie minimum 5 milionów pracowników. 89% firm zgłasza niedobory. Tam po prostu jest za mało ludzi. No i ktoś by mógł powiedzieć, no ale... Może muszą rekrutować na Ukrainie. Tak, Rosja duży kraj. Jak to jest możliwe? No tak to jest możliwe, że oni mają powiedzmy tam od 130 do 140 milionów mieszkańców. Ludności, w zależności znowu na czym się opieramy. Mają problem, ponieważ sobie mieli dopływ migrantów zarobkowych, natomiast od 2023 widzimy bardzo silne zahamowanie tego, no i to są różne jak gdyby czynniki, tak, i słaby rubel, no i że prowadzą wojnę, i że wysyłają tych ludzi, i tak dalej, i tak dalej. A więc widzimy, że skala problemów dużego państwa, który prowadzi
taką operację jest nieporównywalna z problemami kraju mniejszego. Znaczy ja się z tym wszystkim zgadzam, nawet ja stawiam taką tezę, znaczy bo ja wcześniej postawiłem tezę, zanim o tej tezie o Ukrainie, to postawiłem tezę, której się też trzymam, że Rosja też już przegrała, ale nawet jeśli wygrała wojnę na Ukrainie, bo to wszystko się dzieje ich przyszłością i de facto to państwo w mojej ocenie no już jest skreślone, to znaczy Putin już na dłuższą, w tej strategii długofalowej, on już tego nie jest w stanie wydźwignąć. Ale no jakby wiesz, tu kwestia jest tego, tu jest jeszcze ten faktor czasu, tak? Kto jak długo wytrzyma, kto jak dobrze będzie walczył oczywiście i kto jakim potencjałem jeszcze w tej walce będzie dysponował i wydaje mi się, że wojna nie będzie trwała, nie wiem, 10 lat, tylko raczej kilka co najwyżej i w tym krótkim terminie te problemy rosyjskie, one nie są w stanie wpłynąć na postawę rosyjską w kontekście tego konfliktu. I nie są w stanie jakby dać te problemy rosyjskie w krótkim terminie nie są w stanie dać Ukraińcom tego upragnionego zwycięstwa, jakim miałoby być utrzymanie suwerenności i później wejście do NATO i do Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że tutaj jednak na tyle długo Rosjanie są w stanie wytrzymać i oni wygrają z tą Ukrainą i na drugi dzień mogą upaść. Taki może być scenariusz, ale jednak wydaje mi się, że mało prawdopodobnym jest, żeby oni się rozpadli przed końcem konfliktu. Słuchajcie, ja poczekaj, bo ja nie wiem, o co się dyskutujemy, bo ja nigdy nie mówiłem, że Rosja się rozpadnie. I też nie mówiłem tak, czy wygra, czy przegra tą specjalną operację. Tak wyszliśmy w tej dyskusji, więc tak. Weszliśmy. Ja chciałem jakby wrócić do tej tematyki, nie? Natomiast jeszcze jak Mateusz ten, problemem dla Rosjan nie będzie, i to wielokrotnie mówiliśmy, nie będą protesty na tle udziału w wojnie czy w specjalnej operacji, tylko problemy ekonomiczne. Zmiana jakiegokolwiek reżimu będzie na tle ekonomicznym. I to jest jak gdyby najistotniejsze, bo widzimy, jak władza boi się nawet tych osłabionych podwyżek i braku jaj, jak boi się różnego rodzaju tych elementów socjalno-społecznych, natomiast czy ktoś tam jakoś protestował mocno przeciwko tej operacji? Nie, ale jeżeli będą się pojawiać, na przykład pojawiłyby się problemy, jeżeli chodzi o wypłatę emerytur, czy jeżeli by się pojawiły problemy, jeżeli chodzi o hiperinflację, która by się rozpędziła, to jest właśnie zagrożenie dla reżimu i to wielokrotnie powtarzaliśmy. Czyli trzeba patrzeć, czy Rosja... O, i Krzysiek. No spokojnie, kontynuuj, na pewno dojdzie. Zaraz dojdzie. Trzeba by patrzeć, czy Rosja podoła takiemu dużemu wysiłkowi. Związek Sowiecki nie podołał, dlatego czy kilka lat Rosja podoła? W mojej ocenie nie. To jest za duży wysiłek ekonomiczny, który społeczeństwo, ludność, nawet jeżeli nie będzie protestować, no to się jak gdyby nie złoży. Słuchajcie, ja może uda mi się zadać teraz pytanie, bo szczerze mówiąc nie sprawdzam za bardzo statystyk ukraińskich, ale czy bezrobocie na poziomie 20-paru% nie wynika z tego, że bardzo wielu z nich nie wymeldowało się i po prostu pracuje za granicą i te statystyki po prostu nie wskazują takiego wysokiego poziomu bezrobocia, bo chyba w Polsce mieliśmy podobnie, gdy wyjeżdżaliśmy, nie? Znaczy tak, tak, żebyśmy byli też troszeczkę jest niższe bezrobocie niż podał Krzysiek, ale jak gdyby to nie jest moim zdaniem tutaj zupełnie nieistotne, bo tak, sporo osób wiesz też jest zgłoszone jako bezrobotnie, natomiast zasila, tak jak mówię, bardzo dużą szarą strefę. W Ukrainie jest duża strefa, ta szara strefa, jeżeli ktoś był, a kilka osób rozmawiałem, no to mniej więcej wie, jak to wygląda. Oni oficjalnie są bezrobotni, a nieoficjalnie mają różne zajęcia. Generalnie na Ukrainie wszyscy oficjalnie pobierali najniższą możliwą pensję albo najniższą emeryturę, a jednocześnie budowali dom. A z czego? Fizycznie by się nie dało. Więc ta szara strefa jest legendarna i nie bez powodu. Natomiast jest w tym jeszcze jedna rzecz. Rosjanie w tej chwili
mniej więcej się już kręcą około 1 300 000 do 1 500 000 wojsk na froncie, szkolonych i tak dalej w trakcie. I biorąc pod uwagę, że przymuszają większość tych mobików do zawarcia kontraktu, to należy przyjąć, że podstawowa stawka tego kontraktu, te ich 220 000 rubli, to jest to, co muszą płacić, ale to jest najniższa dla szeregowca. To się robi odpowiednio więcej. Jak włączyłem na kalkulatorze przeliczanie. Duże sumy. Dla 1,5 miliona to są takie sumy, że tylko ci wskakuje E do potęgi i tak dalej. Ale to nie wszystko. W chwili obecnej, z Markiem Meissnerem byśmy o tym rozmawiali, siły bezpieczeństwa, FSB, Komitet Graniczny, to wszystko, Rosgwardia, to jest między 380 a 400 tysięcy kolejne, które nie walczy, ale oni dostają jeszcze więcej wynagrodzenia niż żołnierze na froncie, pilnując tego wszystkiego, z czego tylko połowa jest obecnie w tej europejskiej części i pilnuje porządku w dużych miastach. Cała reszta jest skierowana na tą głubinkę, co jest ewenementem, dotychczas tak się nie działo. I teraz liczmy, że prawie 2 miliony ludzi, uwzględniając nie wiem, nawet jeszcze celników czy jakieś takie, to są ludzie, których w tej chwili o 100% więcej niż kiedyś trzeba utrzymywać i to jest nowy koszt stały. To też ich dołuje jeszcze bardziej. Panowie, ale my kiedyś z Mateusz zrobiliśmy, zresztą się powinien w lutym, w marcu pojawić taki materiał mój na temat właśnie możliwości, bo to jest jakiś totalny moim zdaniem mit, że Rosjanie mogą prowadzić długotrwałą wojnę, ja z tym próbuję walczyć, dlatego że utrzymanie tak dużej armii w przypadku Rosjan i tak dużych kosztów, same koszty utrzymania armii, właśnie pensji, różnego rodzaju tego maintenance'u, to jest ponad połowa kosztów. I te koszty cały czas rosną, a problem, który się pojawił już w 2023, a zostanie spotęgowany w 2024, to brak możliwości albo bardzo drogie remonty tego sprzętu posowieckiego, bo ten sprzęt posowiecki się skończył. O ile w 2022 można było, tak jak mówiłem wielokrotnie, dolać tego oleju, wziąć szmatkę i wyjechać, to w 2024, żeby złożyć jeden czołg wyremontowany, trzeba na to kilka maszyn przeznaczyć, tak? Te w ogóle tworzą się też przestoje. Optoelektronika jest piętą achillesową na przykład Rosjan. Tam koszty wzrosły 5-6-krotnie. I ogólnie można powiedzieć, jeżeli chodzi o 2024, to nie będzie rok, kiedy Rosja będzie zwiększała swój potencjał, tylko będzie goniła cały czas króliczka, żeby utrzymać te moce z 2023 roku, gdzie w maju był pik, bo widzimy, że od czerwca, lipca mamy cały czas spadek i coraz większe przestoje, jeżeli chodzi o fabryki zbrojeniowe. Ja chciałem jeszcze zapytać, bo popłynęliśmy znowu troszeczkę daleko, a ja rozpocząłem swoją wypowiedź i chciałem wrócić do tego amunicji artyleryjskiej i tak dalej z Europy. Słuchajcie, i tu mam do was pytanie, do Krzysztofa i Macieja. To, że Ukraina teraz gra tak bardzo defensywnie i gra na czas, nie pomaga Europie i Stanom Zjednoczonym rozwinąć potencjału produkcyjnego, zdobywają te cenne miesiące, czy to już w tym momencie lata, żeby te fabryki pobudować i żeby rozkręcić ten potencjał, bo z drugiej strony, tak jak Paweł powiedział, ten potencjał nie rośnie, a po stronie europejsko-amerykańskiej wydaje się, że rośnie. Rośnie zdecydowanie. Amerykanie w tej chwili oprócz państwowych arsenałów włączyli co najmniej 3 koncerny prywatne do produkcji amunicji artyleryjskiej, udzielając im odpowiednich koncesji, dostarczając dokumentację itd., itd. To jest raz. Dwa. Francja podniosła się razy 4 z produkcją z 3 do 12 tysięcy sztuk miesięcznie amunicji artyleryjskiej. Wielka Brytania 8-krotnie, ale tutaj nie ma pewnych danych. Na razie jest tylko o tym, że 8-krotnie, ale nie znamy bazy. To może być równie dobrze od 1000 będzie 8, ale jednak 8-krotnie zwiększyli swoje zdolności, odpalili tą produkcję. Kanada, która jest mocno, tutaj firmy są powiązane z Wielką Brytanią, również dołącza do peletonu. Bułgaria
pracuje na 3 zmiany, Polska pracuje na 3 zmiany, Czechy i Słowacja pracują na 3 zmiany, a także uruchomili linie, które były na zasadzie na wypadek wojny do jeszcze starych typów amunicji proweniencji tej postsowieckiej, wyłączone, ale zmagazynowane. Oni ich nie wycięli, na złom nie sprzedali, to je też odpalili. I teraz mówić o tym, że łącznie z Polską, która ma no, na pewniaka 200 tysięcy sztuk będzie kompletów produkowała rocznie, nieznana do końca sytuacja Niemiec, ale Francja, Wielka Brytania, Kanadę od tego odliczam, plus Bułgaria, plus Czechy, Słowacja, robi się rzeczywisty potencjał 1 000 000 sztuk w skali roku. Ile z tego trafi na Ukrainę, no to będzie pewnie większościowa liczba, ale to się dzieje i to się odpaliło we wszystkich tych krajach, które wymieniłem, z wyjątkiem Niemiec, gdzie ta sytuacja jest do końca niejasna. A Krzysztofie, jak ty to widzisz ze swojej perspektywy? Czy to w tych twoich kalkulacjach bierzesz pod uwagę, że Europa dzięki tym miesiącom, na którym teoretycznie jest pad na Ukrainie, ale dla Europy i Stanów Zjednoczonych są to bardzo cenne miesiące, żeby rozkręcić tą produkcję. Jak ty na to patrzysz w tym momencie? No wiesz, ja trochę nie liczę tej amunicji, tak jak to robi skrzętnie Maciej, bo bardziej patrzę z tego szerszego horyzontu i ja zakładam dla Ukraińców wersję optymistyczną, to znaczy, że poziom pomocy na Ukrainę z Zachodu, tak militarny, czyli też zaopatrzeniowy, jeśli chodzi o amunicję, jak i finansowy, on będzie równie wysoki. To znaczy ja zakładam optymistycznie, że Zachód nie podda Ukrainy i będzie go wspierał i że będzie rozwijał dalej swój potencjał, nawet jeśli chodzi o dostawy sprzętu i amunicji. Problem jest tego typu, że jakby amunicja sama nie walczy, czołgi same nie walczą, a potencjał ludzki na Ukrainie to jest coś, co podlega zmęczeniu i też się wyczerpuje, a to jest coś, czego Zachód nie jest w stanie Ukrainie dostarczyć. Czyli uważasz, że potencjał demograficzny jest tym najważniejszym czynnikiem w tym momencie według ciebie? Znaczy, no nie wiem, czy najważniejszym, ale ja bym wskazywał jednak, że on jest istotnym faktorem, który się składa na całą tą jakby sytuację i na proporcje sił na polu walki. I uważam, że o ile na przykład Rosjanie są w stanie na przykład po wyborach prezydenckich zmobilizować kolejne nam 200, powiedzmy, to zależy od ich przepustowości, tak. Jeśli chodzi o zaplecze, to pewnie Maciek będzie wiedział w szczegółach, to wszystko bardziej przeanalizuje, ale generalnie są w stanie zmobilizować ludzi, bo ich mają, po prostu będą musieli wyciągnąć z gospodarki, co zwiększy ich problemy, o których mówił Paweł z kolei, no ale generalnie są w stanie tych ludzi wziąć i wyszkolić, a jak będzie przedłużała się wojna, to właśnie tym lepiej ich wyszkolą, tak? Czyli mają tą rezerwę w odpowiedniej liczby dodatkowych ludzi, których będą mogli doszkolić. Pytanie jest, czy ich doposażą w jakim czasie. Tak więc to wszystko jest, to oczywiście ten faktor czasu jest istotny, ale ten faktor właśnie strat jest dla moim zdaniem jest najistotniejszy, to znaczy jakby to, co na samym początku mówiłem, czyli Ukraińcy stoją przed dylematem, czy mieć bardziej aktywną postawę, ponosić większe straty w proporcji do Rosjan niż gdyby się bronili, ale zadawać i mielić ten sprzęt tych ludzi rosyjskich, czy też oddać inicjatywę, myśląc o swoich zasobach i o oszczędzaniu swoich ludzi, ale z drugiej strony decydując się na to, że Rosjanie będą sobie mogli przekalkulować i zrobić tą nadbudowę potencjału militarnego, na czym im w mojej ocenie zależy i do czego zmierzałem. Ja to w ogóle dodałbym jeszcze jeden faktor, taki już geopolityczny, o czym jeszcze nie dyskutowaliśmy, bo w mojej ocenie do tej wojny, chcąc nie chcąc, w tym decydującym momencie, w którym Rosjanie będą chcieli przeważyć to, co się dzieje na polu walki, na swoją korzyść tak jednoznacznie, dołączy w tym momencie Białoruś. Teraz pytanie jest, czy się na to Białorusini będą chcieli zgodzić i czy Łukaszenka nie będzie stawiał oporu. I w mojej ocenie, jeśli będzie stawiał duży opór, to Rosjanie będą jeszcze będą musieli go usunąć i wziąć tam swojego jakiegoś aparatczyka. Być może tak to będą planować. W każdym razie przed rozprawieniem się z Ukrainą oni muszą mieć Białoruś po swojej stronie w takiej sytuacji, w takim jakby kontekście, że to Białorusini również
zmobilizują część sił i po prostu ruszą. Nie chodzi o to, żeby oni wygrywali bitwy, nie chodzi o to, żeby mieli jakąś wolę walki, chodzi o to, żeby oni pochłaniali część uwagi dowództwa ukraińskiego i pochłaniali część zasobów, w tym część oddziałów, które będą musiały bronić, nie wiem, tyłu, całej granicy ukraińsko-białoruskiej, a których nie będzie można użyć na tym głównym uderzeniu, gdzie będą wchodzić Rosjanie. Także ja uważam, że to jest, jeszcze jest rozgrywka o Białoruś i wydaje mi się, że zanim w ogóle Rosjanie tutaj będą planować jakieś operacje o skali i znaczeniu strategicznym, bo na razie w tej chwili to mówimy o jakichś operacjach chyba taktycznych bardziej, bo już nawet operacyjnie to może Ukraińcy podejmowali w skali operacyjnej, ale im nie wyszło, tak, tą ofensywę. Natomiast zanim coś większego podejmą Rosjanie, w mojej ocenie będą najpierw starali się po prostu zawłaszczyć totalnie tą Białoruś i to może, i to mogą, w mojej ocenie jest duże ryzyko, że będą próbowali to zrobić w czasie wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, że to będzie ten moment, w którym będą chcieli, tak jak Maciek mówił, uzyskać coś dla siebie w tym trudnym dla Amerykanów momencie, bo tam będzie ten moment też, miesiąc takiego bezkulewia, znaczy prezydent urzędujący, jak będzie przekazanie władzy oczywiście, prezydent urzędujący będzie do końca roku jeszcze sprawował władzę, no, ale już będzie starał nie podejmować decyzji. W tym momencie wydaje mi się, że właśnie nie atak na Ukrainę jakiś szaleńczy, znowu kosztowny w stratach i tak dalej. Tutaj raczej będzie trzeba nadbudować potencjał. Natomiast przejęcie kontroli nad Białorusią to może być ten faktor taki, który da później Putinowi możliwość, że podejdzie na przykład do Trumpa, czy nawet do Bidena jeszcze i powie: słuchaj, właśnie wygrałeś wybory, ale sytuacja jest drastycznie inna, mamy w tej chwili Białoruś zupełnie po naszej stronie, będziemy wchodzić z Białorusią i albo się dogadujemy, albo się nie dogadujemy. Wydaje mi się, że ja bym taki obstawiał scenariusz. Oprócz tego oczywiście jest ta szersza geopolityka, gdzie jeszcze widzę zagrożenie na Półwyspie Koreańskim, co też pochłonie środki amerykańskie, gdzie Amerykanie też będą musieli część zapasów amunicji na przykład pamiętać, żeby mieć taki zapas, żeby tam, nie wiem, do Tajwanu czy do Korei Południowej podesłać. Także no jest tych tematów bardzo sporo, na pewno ich wszystkich nie omówimy. Ja mam do ciebie pytanie, bo to jest ważne pytanie. Jak według ciebie Rosjanie nadbudują te możliwości? Bo w tym momencie, mimo wszelkich starań, nie wychodzi im to. W sensie ich gospodarka wojenna przegrzała się i osiągnęła swój szczyt w połowie zeszłego roku. Mhm. W tym momencie następuje prymitywizacja sektorów przemysłowych, a więc wymagane jest jeszcze więcej dosypania ludzi, czego nie mają. Więc ten potencjał, a jednocześnie wytracają, tak jak Maciek mówi, od 800 do 1000 ludzi dziennie pod Awdiwką. I pytanie moje jest od czwarty miesiąc. I pytanie moje jest takie, jak w tym momencie oni przez najbliższe 9 miesięcy będą w stanie nadbudować ten potencjał, bo to jest właśnie te clue, które nie daje mi spokoju, bo według tego, co sprawdzamy, no to oni ledwie co próbują się utrzymać na statusie quo, nie mówiąc o nadbudowie. Wiesz, i to jest dla mnie zastanawiające, jak ty byś to widział. I Paweł coś jeszcze chciał. Chyba. Ja byłem szybszy niż Paweł. Przepraszam. Z łapką. Mogę odpowiedzieć na razie, panowie, a ja później do wszystkiego się odniosę. Odpowiadaj od razu tam. Oni, no dobra, to ja to widzę tak, że oczywiście oni tego fizycznie, może będą mieli problem fizycznie, żeby to nadbudowywać, tylko też to nie jest wszystko, tak? Znaczy jeszcze jest coś takiego jak gospodarowanie istniejącymi zasobami. I jeśli, bo są różne scenariusze też te właśnie wojenne, i jeśli Ukraińcy okazaliby się przeciwnikiem bardzo pasywnym od tego momentu na polu bitwy, to ten poziom, nazwijmy to, mechanizacji tych jednostek, które muszą utrzymywać Rosjanie na froncie, na istniejącym froncie, on może nieco spaść. To znaczy można zubożyć te jednostki, no bo żołnierz siedzący w okopie, to on nie potrzebuje mieć, tak, wozu, który go przewiezie 50 km dalej. Więc tutaj można trochę zabrać, gdzie indziej można dołożyć, uzupełnić o zasoby ludzkie i masz ten nadbudowany potencjał do nowego kierunku, pomimo tego, że nie ściągnąłeś żołnierzy z frontu.
fakt, że tam będziesz miał słabsze wojsko, mniej mobilne i tak dalej, ale przy pasywnej, przy pasywności strony ukraińskiej, będzie, znaczy Rosjanie będą mogli to zrobić, tak? Ja wyobrażam sobie takie rozwiązanie, na przykład, tak? Ale pasywno dręcząca już by nie była tak dobra, bo wtedy nie można, wiesz, że tu trochę się bronią, ale tu jakiś kontratak, wtedy blokujesz to. Znaczy, no wiesz, no jeśli zaczęliby się znowu wgryzać we front, tak jak to robili przy okazji tej ofensywy, no to wtedy byłoby zagrożenie przełamania tego frontu i wtedy Rosjanie nie mogliby sobie na to pozwolić, ale jeśli to będzie takie, wiesz, gryzienie typu, no dobra, ponosimy straty, są 4 razy większe niż zwykle, ale widać, że jak Ukraińcy wejdą nam na jeden okop, to nie mają jakby tam dalej, za tym nic nie idzie i nie są w stanie, wiesz, złamać frontu, no to wydaje mi się, że wiesz, że tutaj ja mówię o takiej pasywności, ja nie mówię o pasywności, że siedzimy i czekamy, co robią Rosjanie i nawet nie strzelamy do nich, nie? Tylko ja mówię o takiej wiesz, takiej pasywnej postawie, w sensie nie przejmowania inicjatywy. O. Panowie? Dobra, teraz ja bym się włączył i teraz tak, słuchajcie, jeśli chodzi o tę kwestię demograficzną na Ukrainie, dotychczas powoływano w ramach mobilizacji powyżej 20, a czy tam raczej od 27 roku życia. Dopiero w grudniu, i to jeszcze nie jest klepnięte przez prezydenta, zejście do 25 roku życia w zakresie powoływania. Więc spójrzcie, ile teoretycznych roczników jest jeszcze, z każdego rocznika to jest, nie wiem, 70 tysięcy ludzi, gdyby byli wszyscy na terenie Ukrainy, bo to jest ten przedział, 70 do 100 tysięcy możliwych, o różnym poziomie kondycji fizycznej, tak, nadających się lub nie, ale jednak z tych roczników. To jest całkiem sporo. Ponadto, według danych ze śledztw, no dobre 400 tysięcy ludzi w tym pierwszym, górnym, od 27 w górę zakresie, wykupiło się dzięki korupcji od służby w wojsku i może połowa z tego opuściła Ukrainę. Więc tu jeszcze są w stanie sobie trochę z tej rezerwy, że tak powiem, która dzięki działaniom pościgowym się kreuje na samej Ukrainie, trochę z tego uskrobać. To, na co narzekają, to jest zmniejszenie ilości ochotników, bo na ochotnika przyjmą każdego, również tych młodych. Ale tu jest tego trochę mniej. I teraz oni robią jeszcze jedną rzecz. Na bardzo, ale to bardzo długim froncie budują nawet już trzecią linię umocnień wzdłuż całej granicy z Białorusią, ale w większym stopniu robią to od Kijowa na wschód, skręcając w kierunku do Sum i Charkowa. To jest potężnie, bo to jest dobre 2000 kilometrów, ale budują to intensywnie w takim stopniu i w taki sposób, żeby można było to lekkimi siłami obsadzić bardzo skutecznie i żeby one były w stanie bardzo długo wiązać duże siły agresywne, gdyby tam Rosjanie takowych użyli na nowym kierunku. Więc oni nie zasypują gruszek w popiele w tym zakresie, te prace trwają, korzystają też z doświadczeń, jakie zdobyli no, krwawo na Zaporożu, co Rosjanom zdało egzamin w tym ich systemie obrony, jaki zbudowali. Więc to się dzieje i tutaj przez ten rok na pewno, może nawet trochę więcej, przy poziomie armii efektywnym, około 700-800 tysięcy, Ukraińcy moim zdaniem są w stanie demograficznie to jeszcze wytrzymać, aczkolwiek to będzie już sięganie po coraz młodsze pokolenie, co się musi odbić w jakimkolwiek stopniu, ale jednak po zakończeniu tej wojny, bo im tej młodzieży zabraknie niestety. Natomiast ten potencjał jeszcze racjonalny tutaj istnieje i oni sobie mogą z tym poradzić i na tą chwilę jeszcze radzą, aczkolwiek po ruchach w zakresie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy i relacjach, jakie w chwili obecnej wymieniają z różnymi krajami, starają się już teraz zabezpieczyć to wszystko i dlatego było to hasło pułapki na granicy, jak się okazało, że sprawdzają dokładnie, kto może, a kto nie może opuszczać i czy jest zarejestrowany. To jeśli zanim Paweł, to jedno zdanie tylko, bo uważam, że to jest kluczowe zdanie w kwestii militarnej, to znaczy, to na co zwróciłeś uwagę trochę chyba niechcący Maciek, ale jest, popatrzcie na tego rodzaju tendencje. To znaczy rosyjskie morale już nie może być niższe, bo oni już w zasadzie mają tych mobików takich, jakich mieli i będą mieli takich samych. Ale ukraińskie morale będzie spadać, bo nie ma tych już właśnie ochotników i będą brali ludzi na siłę. I to jest zupełnie inny żołnierz
Więc jeśli obstawisz nowy kierunek, nawet te okopy na nowych kierunkach takimi ludźmi, oni będą się gorzej bronić niż dotychczas to robili. Znaczy, wiesz, ta jakby umiejętność walki, determinacja walki po stronie ukraińskiej, ona będzie niższa niż dotychczas to obserwowaliśmy w przypadku tego rodzaju jakby zaciągu, nazwijmy to w ten sposób. I Paweł, oddaję głos, bo czeka bardzo długo. Włącz mikrofon. Tak, słuchajcie, bo tak mówimy o tym, że Rosjanie zaleją tutaj znowuż ludzi mnoga, zaleją tych Ukraińców. W Rosji nie ma dużo w tym momencie zbyt dużych możliwości rekrutacyjnych. I to jest problem, ale on nie jest największy, bo pytanie do was jest, do Krzyśka, do Maćka. Jaką przewagę na froncie trzeba mieć, żeby ofensywa nie pełzła, tylko żeby te wojska się przesuwały? Ile Rosjanie, jaką mieli przewagę w Czeczenii, ile powinni mieć na Ukrainie? 5-1, 6-10? Bo wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju operacje chcemy robić. Jeżeli mówimy o po prostu natarciu ataku, od 3-1. Jeżeli mówimy o szturmie, to mówimy od 6-1. Szturm, który ma generować przełamanie, trzeba mieć jeszcze w drugim rzucie, oprócz 6-1, trzeba mieć jeszcze odpowiednio dużo środków w drugim rzucie dla rozwinięcia ewentualnego powodzenia. Więc to jest, oznacza skoncentrowanie bardzo dużych sił na niewielkiej powierzchni, co jest szansą dla ukraińskiej artylerii rakietowej do potężnego osłabienia. Ale, nie o to mi chodzi. Tak, ale słuchaj, to jest to, co ja mówiłem, że mogą takie dwie armie pancerne de facto w drugiej połowie roku mieć, czyli 80 około, może nawet pod 100 tysięcy żołnierzy, lepiej wyszkolonych, bo dłużej szkolonych, przygotowanych do uderzenia na niezbyt szerokim odcinku frontu. A nawet jeden z jakimś elementem pomocniczym. Mniej więcej siły są porównywalne obecnie, tak? Na froncie panuje pad. Przynajmniej ja to tak widzę, bo nie widzę jakichś wielkich przesunięć, ani nie widziałem na jesieni, ani nie widzę teraz. Można powiedzieć, że te siły są wyrównane. No i pytanie do Krzyśka. Bo mówisz, że powiedzmy po marcu, i tu się zgadzamy, że być może nastąpiłaby mobilizacja nowa, nowa fala, to ile oni powinni powołać? W tym momencie jest powiedzmy te 1,5, a z towarzyszącymi ponad 2 miliony. To ile tam ma się pojawić? 6 milionów? To znaczy, nie możesz tego tak przeliczać, Paweł, no bo to też dlaczego? Chodzi o... No nie możesz, no, tak, bo nie musisz mieć, ale nie musisz mieć na całym froncie 6-1. Rozumiesz? Możesz mieć na części froncie nawet mniej żołnierzy niż Ukraińcy, bo tam zakładasz się bronić i zakładasz, że na przykład na części frontu ty masz jeden, a Ukraińcy mają 4, tak teoretyzuje, tak? I jesteś w stanie się utrzymać, a na innym miejscu, na innym kierunku, to ty masz 4-1 i wchodzisz w kierunek, który jest nieumocniony na przykład, chociaż teraz Maciek mówi, że się umacniają, ale tak jak mówię, jeszcze jest morale. Wchodzisz na kierunek nieumocniony, jeśli się przebijesz, wchodzisz w fazę wojny manewrowej i wtedy jest zupełnie inna gadka. Wtedy może być, w ciągu tygodnia może się tak sytuacja zmienić na froncie, że cały ten front, który jest w tej chwili obserwujemy, on się może zwinąć. To może tak wyglądać. To nie jest tak, że jak dzisiaj się posuwamy o metr, to... Gdzie Rosjanie tą wojnę manewrową do tej pory zastosowali? No na samym początku była, to była typowo wojna manewrowa. To były działania rajdowe, czyli działania manewrowe, ale im nie wyszły. Bo mieli za mało ludzi też, teraz... między innymi, tak. Ale to poczekaj, czyli muszą mieć więcej. A teraz Ukraińcy mają więcej. Wtedy mieli za mało, teraz Ukraińcy jednak zmobilizowali, powiedzmy, czyli muszą mieć jednak przewagę. No bo ja nie, nie, bo to jest jeszcze inaczej, Paweł, bo wtedy, wtedy zaczynali z małą armią, Rosjanie, ale pamiętaj, że oni wtedy obsługiwali zbyt dużo kierunków. Bo oni prowadzili z Krymu dwa kierunki, jeszcze chcieli Charków zająć i jeszcze szli na Kijów z dwóch kierunków, więc i oni ile wtedy oni się nie spodziewali, że będzie że tam będzie wojna, oni nie szli na wojnę w ogóle, to była taka operacja, że sobie tam wkroczymy. To poczekaj, to rozumiem, że teraz Rosjanie gdyby oni mogą... te siły, które wtedy mieli przeznaczyli, skoncentrowali na dwóch, trzech kierunkach, to oni by osiągnęli cele dla tych grup.
Na tamten być czas. Być może tak. Teraz, ale... teraz by mogli ją osiągnąć na przykład, bo jest Ukraińców więcej, tak? Tylko że. Ale mamy o to chodzi, dzisiaj i teraz. Zostawmy historię, tak? To ja spróbuję odpowiedzieć na to twoje pytanie. Jeśli ile Rosjanie potrzebują dodatkowo żołnierzy, żeby wygrać tą wojnę? Jeżeli dobra, licząc, że na froncie bezpośrednio w styczności cały czas obie strony mają ponad 300 tysięcy żołnierzy. Między 300 a 400. Reszta to są rezerwy operacyjne, szkolenie, rozbudowywanie cały czas i to mówimy w takim razie, że te 700 tysięcy to jest to, co na pewno ma Ukraina w gotowości do użycia, tak? To teraz przyjmijmy, że drugie tyle jako odpowiednik tego wszystkiego Rosjanie muszą mieć, a tyle nie mają w pierwszej linii i do tego muszą powiedzmy drugie tyle, już nie mówię, że razy trzy, bo to drugie tyle odpowiednio na danych odcinkach urzutowując uzyskują wymaganą przewagę konieczną do zwiększenia prawdopodobieństwa natarcia, szturmu i tak dalej na jednym, dwóch, uważam, maksymalnie dwóch pełnozakresowych kierunkach operacyjnych i jakimś jednym pomocniczym. To oznacza, że musieliby obecną armię, która prawie 1,5 miliona liczy, a jest rozrzucona na tak wielkim obszarze i tylko te 700-800 jest bezpośrednio zaangażowane w działania, musieliby ją minimum pomnożyć razy dwa, czyli 3 miliony powołanych do służby w różnych miejscach, w różnym czasie, do różnych zadań, z których wyposażeni, wyszkoleni i gotowi do działania 1,5 miliona, a nie teraz to, co mamy 700-800. Zaopatrzenie dla tego wszystkiego i to potężnie zwielokrotnione, dużo większe zapasy, o kosztach bieżących nawet nie mówię, ale tego by się nie dało nie zauważyć w takim stopniu tego ubytku dodatkowego 1,5 miliona ludzi z gospodarki, a tego nie widzimy. Ale to czekajcie, bo Krzysztof powiedział, że wystarczy na jednym kierunku mieć dużą przewagę. A. Może mieć rację. Czyli nie potrzeba może ale to 2 moment, miliony, nie. Tylko nie, 300 tysięcy na jednym kierunku. Na jesieni sobie skoncentrowali tak i przebiliby ten korytarz i tak dalej. Przecież tam koncentrowali dosyć duże siły. Jakoś im się nie udało. To nie jest moim zdaniem tak proste. Trzeba mieć naprawdę... pięciokrotnie, czy sześciokrotnie, czy jeszcze tak, żeby liczyć te straty, żeby móc sobie pozwolić na olbrzymie straty na tych polach minowych z artylerii i tak dalej. Nie ma teraz żadnej wojny manewrowej, nie da się zaskoczyć ani jednej, ani drugiej strony. Ukraińcy są w wielu miejscach okupowani, Rosjanie tak samo, ten front dlatego stoi, bo obie strony jak gdyby dobrze przygotowały się też defensywnie. I teraz moim zdaniem nie dwukrotna, ale pewnie trzykrotna, czterokrotna. No i teraz jest pytanie, jeżeli tak, no to teraz musimy tych ludzi w coś wyposażyć, tak? Czyli musimy te koszty, a powiedzieliśmy przed chwilą, że około 150 miliardów dolarów tyle Rosjanie przeznaczą w 2020, 150-170, a pewnie pod 200 podejdzie, czyli co? Mieliby przeznaczyć 500-600 miliardów dolarów na walkę, żeby jak? Z czego? Nawet dobra, jeżeli ale byśmy sobie wyobrazili. My się skupiliśmy na jakiejś bitwie, która ma zaraz się rozstrzygnąć za 3 miesiące, tylko my mówimy o konflikcie, który może potrwać za jeszcze 2-3 lata. Dzisiaj dyskusje o tym, że dzisiaj dyskusje o tym, jak się potoczy, jak będą wyglądały siły ukraińskie za 2 lata, jaką trzeba będzie zdobyć przewagę za 2 lata, żeby pokonać te siły ukraińskie, to jest jakby, wiesz, dzisiaj możemy sobie czarować, bo nie wiemy, jak będzie wyglądać jedna i druga strona za dwa lata na przykład. Nie, tak? pewne rzeczy wiemy. Zakładamy, nie wiem dlaczego, że gospodarka rosyjska będzie konstans i będzie produkować tyle, co produkuje, a nawet lepiej, że nie będzie się sypać, że te awarie, które widzieliśmy, braki, inflacja, że tego nie będzie, że w ogóle jak gdyby pomijamy tą strefę ekonomiczną, tak? Znaczy nie, no to akurat mówiliśmy, że to będzie i to jakby się tu zgadzaliśmy. No to jeżeli to będzie, to będzie wpływać, nie będzie wzmacniać, a będzie osłabiać. A cały czas wszyscy geopolitycy i wszyscy eksperci ci wojskowi zakładają, że ta armia jakby nie będzie miała żadnych problemów. Ty mówisz, że będą coraz lepsze, coraz gorsze te morale po stronie ukraińskiej, a po rosyjskiej dobre. A ja ci powiem, że ja nie mówiłem, że dobre, ja mówiłem, że takie same, bo tak, oni cały czas walczyli słabym morale, nie?
Ale ja powiem ci, mi chodzi o proporcje, słuchaj Paweł. Mi chodzi o proporcje między Ukrainą a Rosją, bo Rosja będzie słabła w stosunku do swojego potencjału, który miała wcześniej. Ale tak. Czy ona będzie cały czas słabła w stosunku do potencjału ukraińskiego? To jest pytanie, bo to jest pytanie o rozstrzygnięcie wojny. Bo wiesz, o wojnie decyduje proporcja między konkretnymi siłami, a nie to, czy państwo dane, każde państwo na wojnie traci. Ukraińcy też będą słabsi i też są słabsi w stosunku do tego, co było przed wojną, prawda? Tylko tutaj chodzi o te proporcje i wiesz, potencjał ukraiński, potencjał rosyjski. Chodzi o to, kto szybciej straci finansowanie, kto szybciej zetrze swoje zasoby militarne, ludzkie i tak dalej, i tak dalej. Tu chodzi o to, kto dłużej wytrzyma, mimo że będzie cały czas stracił. Nikt przecież nie mówi, że Rosjanie będą tylko się wzmacniać, ale oni się mogą wzmacniać względem Ukraińców. To znaczy, że na przykład może być tak, że za rok się okaże, że wiesz, tak hipotetycznie, że Rosjanom zostaną 100 tysięcy żołnierzy, ale Ukraińcom zostanie 10 tysięcy. Wiesz, o co chodzi? To jakby... No, ale to już chodzimy w takie... Wiesz, tylko sytuacji rosyjskiej nie daje nam pełnego obrazu, bo trzeba to zawsze zestawiać w proporcji do Ukraińców. No nie, no ale to wchodzimy już w takie dywagacje. Ja ci powiem tak. Wystarczy, że, a to już się pojawia, Rosjanom przestanie być wypłacany żołd. Ci kontraktowi walczą dla żołdu. Jak ich morale wzrośnie, jeżeli się okaże, że przez 3 miesiące nie będą dostawać? Wzrośnie czy spadnie? Tak? No okej, ale to z drugiej strony, też możemy tak hipotetycznie z Ukrainą. A co stanie się po stronie ukraińskiej, jeśli na przykład, wiesz, nie dostaną jakiegoś uzbrojenia albo finansowanie się skończy? Tak, tutaj możemy sobie gdybać, nie? Jakby, no ale dlatego mówię, wchodzimy w pewne dywagacje. Ty założyłeś, że Ukraina osłabnie, a ja zakładam, że Rosja osłabnie przez te lata, bo jest większym krajem, ma większe wydatki i nie walczy do końca Ukraina kontra Rosja, tylko walczy Rosja, która jest samotna, jakieś wspomaganie KRLD, Iran, ale ono jest małe, i Ukraina, która jest wspierana przez 83 kraje. Możemy mówić gorzej, lepiej, są problemy, ale jest wspierana. To nie jest tak, że to jest wysiłek tylko Ukrainy. A więc trzeba również na to... Ja cały czas zakładam, tak jak mówiłem na samym początku i później to powtarzałem, że to ja zakładam optymistyczną dla Ukraińców wersję, że poziom pomocy będzie utrzymany. Że poziom pomocy będzie utrzymany na takim poziomie, jaki powiedzmy mieliśmy dotychczas. Tak? Jakby tutaj ja nie zakładam jakiejś katastrofy po stronie ukraińskiej, ale też nie zakładam, że katastrofy po stronie rosyjskiej. Że Rosjanie mogą sobie pozwolić na długotrwałą wojnę bez zewnętrznego finansowania. Kiedy sam jak gdyby wskazuje, że ekonomicznie z roku na rok będą coraz słabsi. No bo będą, ale Ukraińcy też nie będą silniejsi z roku na rok. Też będą słabsi, mimo pomocy. Tu się pojawi nowy czynnik społeczny. Dostają pomoc. Proszę? Tu się pojawi nowy czynnik społeczny. Bo jak Chiny zostają dopuszczone oficjalnie, o czym już w tej chwili jest mowa, są prace w tym zakresie, zostają dopuszczone do eksploracji zasobów naturalnych wschodniej Syberii, to jest to jeden z elementów, który zawsze trzymał rosyjskie społeczeństwo bardzo mocno w sobie, że to jest ich, mogą kiedyś z tego chcieć skorzystać. Kiedy teraz pojawi się to w możliwej współpracy, sprzedaży tychże koncesji i tak dalej dla chińskich firm, na ile ja się orientuję, to będzie bardzo duże niezadowolenie społeczne generować i to będzie pokazywało spadek zdolności i siły tego państwa, co jest najbardziej podcinające dla tych wszystkich Iwanowów i innych. Dziękuję bardzo Martinowi, przysłał mi książkę pana Jarosława Dobrzelewskiego o wojnie iracko-irańskiej, o 8-letnim konflikcie, który w chwili obecnej bardzo przypomina to, co ma miejsce na Ukrainie. Mam nadzieję, że tutaj znajdę trochę ciekawych podpowiedzi dla moich przemyśleń co do tego wszystkiego, bo chcę porównać te dwa konflikty. I tu ja się zgadzam z Pawłem, że od strony ekonomicznej dla Rosji przedłużanie konfliktu jest dużo gorsze niż dla Ukrainy. Natomiast mają te zasoby demograficzne i póki co jeszcze złomowo-sprzętowe, które są w stanie reaktywować tak, jak są reaktywować, ale to im się kończy i to im się definitywnie w tych magazynach głębokiego składowania skończy w przyszłym roku. Dlatego mówiąc, że 2 lata Rosja pociągnie, jestem tego pewien. Przy
ułożeniu racjonalnego poziomu finansowania dla Ukrainy i tych rezerwach mobilizacyjnych, ludzkich, demograficznych, o jakich wspomniałem, 2 lat na Ukrainie też spokojnie jestem pewien. I teraz nawet 100 miliardów, ja wiem, no śmiesznie to brzmi, 100 miliardów, jeżeli Amerykanie w pierwszej turze doprowadzą technicznie do przejęcia tych środków i zaczną je pożytkować na potrzeby operacji obronnej Ukrainy. I część z tego pójdzie w postaci rzeczywiście bezpośredniego transferu finansowego, a część zasili amerykańską gospodarkę, ponieważ będą produkowali uzbrojenie i amunicję na potrzeby tego konfliktu, to naprawdę spokojny jestem wtedy o te 2 do 3 lat ukraińskiej obrony, że mają kim, mają czym i mają jak. A znaczy, to ja im tylko... da czas na wyszkolenie kadr. Jedno zdanie do tego, to znaczy nie przemawia do mnie to, że granie na czas jest bardziej korzystne dla Ukraińców w sytuacji, kiedy działania wojenne toczą się na ukraińskim terytorium i nawet ma to duży, ogromny wpływ na ich infrastrukturę, w tym na gospodarkę. Może teraz nie są w stanie Rosjanie, ale może za miesiąc będą albo za pół roku będą w stanie na przykład znowu odciąć Ukrainę od prądu. W mojej ocenie Ukraina jest dewastowana i nie można mówić, że dla nich gra na czas jest jakaś korzystna, bardziej korzystna niż Rosjanie, bo Rosjanie nie walczą na swoim terytorium, oni tracą powiedzmy czołgi, tracą ludzi, ale wiecie, no jeden magazyn czy drugi jak wybuchną gdzieś w Petersburgu czy gdzieś indziej, to jednak to, nie, to jest co innego niż jak ci bombardują całą powierzchnię kraju dzień w dzień. To jest jakby, do mnie nie przemawia to, że tutaj nawet z cyfr to nie wynika, że Ukraińcy lepiej sobie radzą, no bo z cyfr na samym początku mówiliśmy, że oni mieli głębsze tąpnięcie w gospodarce. To bardziej ich uderzyło niż Rosjan, ten konflikt. Więc nie wiem, czy to jest takie, że dla nich to jest korzystniejsze. Ja wrzucę coś, żeby może w sumie podrzucić i poprzeć troszeczkę Krzysztofa. Nie wiem, czy widzieliście spotkanie w Davos, śniadanie dla Ukrainy. Ja napisałem o tym wpis na Twitterze, bo mnie to ujęło. Zwróćcie uwagę na tło tego spotkania. Wrzucam wam zdjęcie. Tu jest Stand with Ukraine i jest to napis zamazany. Jeszcze raz wam wrzucę. Kiedyś, rok temu, 2 lata temu, wielu ludzi wrzucało sobie na Facebooku, politycy na sztandarach to nosili. A mieliśmy w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku, mocną kontrofensywę propagandową rosyjską na to właśnie, że Rosja sobie poradzi, Rosja wzmacnia się mimo sankcji i było widać takie skruszenie tej pomocy. W tym momencie się to trochę odbija, ale to jest czynnik, którego nie możemy brać za pewnik, bo politycy jednak słuchają takiej propagandy. I tu Maciek, chciałeś coś dodać. Co powiesz na to, że ten napis symbolizuje 83 kraje, 83 podpisy, które napisały to samo, Stand with Ukraine. Wygląda to jak jest... zamazane, jak skreślone, jak już nie były. Widzisz, a interpretacja tego główna jest taka, że tyle głosów, tyle osób, tyle krajów podpisuje się, nieważne gdzie, nieważne jak, ale w tą samą stronę. Więc to też trzeba wiedzieć, o jaką chodzi interpretację tego zagadnienia. Czyli uważacie, że w najbliższych latach, i to do was całej trójki, zakładamy 2 lata, bo wszyscy tutaj mniej więcej powiedzieli, że ten konflikt może trwać 2 lata, zakładacie, że Zachód się nie znudzi, nie przestanie wysyłać tych pieniędzy, które Ukraina potrzebuje. Co powiecie? Jak wy czujecie? Ukraina potrzebuje pieniędzy, ale też patrząc, co się dzieje w tej chwili w czynnikach deglobalizacyjnych, bo to słowo deglobalizacja coraz częściej jest odmieniane przez różne przypadki i robi się coraz niespokojniej na świecie, więc branża zbrojeniowa zyskuje na znaczeniu. Również inne branże, które potrzebują spokoju i stabilności, chętnie będą do tego dokładać, bo nawet Google powiedział, że będzie wspierał Ukrainę w tym momencie i to jasno zostało przedstawione w Davos, wychodzi na to, że ci, którzy mają w tych sprawach dużo do powiedzenia, będzie im zależało na tym, żeby ta sytuacja nie została wygrana przez Rosję, zwłaszcza, że Rosja w tej chwili stosuje strategię wielu
uderzeń, tysiąca cięć prawie że w stosunku do Stanów, zaogniając sytuację w bardzo wielu regionach świata w tym momencie. I odciągać to ma uwagę w chwili obecnej na przykład te Morze Czerwone, cieśnina Badel-Mandeb. Moim zdaniem Marka Meissnera możemy mówić o wojnie proxy pomiędzy Iranem a USA bezpośrednio, bo ci Huti tam to są tylko tłem do tego zagadnienia. Tam wszystko robią irańscy strażnicy rewolucji, ich broń, ich sprzęt, to wszystko, ich instruktorzy. Tak to bardziej wygląda. I to ma odciągać uwagę Amerykanów i bądźmy szczerzy, realnie oceniając, jeżeli patrzeć na to, co się dzieje w Stanach i wygra Trump, paradoksalnie to może być na koniec przy tym, co, nie mówię co mówi, tylko co robi Trump, może doprowadzić do tego, że skala pomocy, jeżeli Ukraina będzie bardziej elastyczna na polu walki i bardziej agresywna w niektórych kwestiach, a nie tak zachowawcza, mogą dostać jeszcze większe wsparcie od Trumpa po to, żeby on ustabilizował sobie swoją sytuację w kraju, kiedy przejmie ewentualnie władzę. Krzysztof? No to jest bardzo trudne, złożone pytanie w zależności od tego, jakie będą przyszłe ruchy poszczególnych państw. Ja uważam, że kluczem do pokonania Rosji na Ukrainie jest przeciągnięcie Chin przeciwko Rosji. To nie będę rozwijał tego wątku, ale uważam, że jest to do zrobienia, aczkolwiek nie obejdzie się bez mocnego spięcia między... Bo porozumienie chińsko-amerykańskie uważam za możliwe, ale ono nastąpi nie w wyniku jakichś fajnych negocjacji, tylko w wyniku dużego spięcia, w którym obie strony zrozumiałyby, że no wojna zniszczy obie, więc trzeba się jakoś dogadać. Ale w kwestii jakby tego wsparcia płynącego wciąż na Ukrainę, ja na miejscu na przykład Rosjan, panowie, zrobiłbym coś takiego, że stanąłbym na froncie. Po prostu bym stanął. Umocnił się, nie bił się już o żadną nową wieś i powiedział tak do Ukraińców, to co teraz zrobicie? Bijcie dalej go w mur, a my nadbudowujemy potencjał. Ja bym tak to zrobił i próbowałbym zamrozić na ten moment ten konflikt po to, żeby właśnie ta produkcja, która nie w tej chwili nie nadążała, żeby odrabiać straty, żeby poczekać jeszcze, żeby sobie przeszkolić tych nowych ludzi zmobilizowanych. I tak bym nadbudował ten potencjał i wtedy cały czas starać się mrozić, jeśli Ukraińcy będą bili głową w mur, no to fajnie, bo wytracają. To jest argument za tym, żeby mówić do Zachodu, zobaczcie, wasz sprzęt płonie, nic nie daje, nie ma sensu pomagać. Z drugiej strony, jeśli Ukraińcy się nie będą ruszać, to ja będę miał spokój, będę nadbudowywał siły i znowu będę mówił do Zachodu, słuchajcie, ten konflikt już jest wygaszony, nie ma co im pomagać, dogadajmy się, my już zajęliśmy swoje terytorium i podpisujmy jakiś pokój. Oczywiście Rosjanie podpisaliby ten pokój z myślą, żeby za chwilę, za rok, za dwa uderzyć w Ukrainę, kiedy ona już nie byłaby tak dobrze przygotowana na przykład na froncie, no bo to wiadomo, że trzeba by było, Ukrainy nie stać by było na utrzymywanie 700 tysięcy żołnierzy cały czas w okopach na wszelki wypadek, prawda? Więc ja obawiam się, znaczy uważam, że to byłoby logiczne posunięcie ze strony rosyjskiej. Obniżyć swoje koszty bieżące utrzymywania konfliktu, przerzucić odpowiedzialność za podejmowanie inicjatywy na Ukraińców, i wykazywać na Zachodzie, że pomoc nic nie daje, nie jest w stanie nic zmienić, to terytorium już jest zajęte, więc może podpiszmy jakieś papiery i się rozejdźmy do domu, co znowu miałoby doprowadzić do tego, że okej, wojna skończona, to my Zachód już nie będziemy słać sprzętu na Ukrainę, no to pomyślmy, jak was wprowadzimy do NATO, czy na przykład do Unii Europejskiej i robimy sobie ścieżkę, nie wiem, rok czy dwa na to, żeby weszli. A Rosjanie wtedy, okej, macie termin do wejścia do NATO, na przykład, nie wiem, 2026 styczeń, to my w listopadzie znowu wejdziemy i co zrobicie? Bo znowu będzie państwo w wojnie i co, przyjmiecie państwo walczące znowu do NATO? To jest... Ale w tym momencie są podpisywane umowy gwarancji bezpieczeństwa. Kanada, UK i tak dalej, już które mają działać po zakończeniu tego konfliktu. No i dobra, i co zrobi Kanada i Wielka Brytania, jeśli Putin znowu wejdzie na Ukrainę? Znaczy, co oni zrobią? To wypowiedzą wojnę Rosji?
pytanie, czy więcej krajów. No właśnie. No właśnie. Okej, ale jak ja bym był Putinem, to bym to sprawdził. Ja bym to sprawdził. Póki tam nie ma żołnierzy brytyjskich, to w mojej ocenie to byłby nawet fajny pretekst, żeby pokazać, że zobaczcie, te papiery zachodnie nie działają, bo oni podpisali sobie jakiś pokój, jakieś gwarancje, ale nie ma tu ich żołnierzy, ja sobie wyjdę na Ukrainę, zajmę część terytorium i co, oni wypowiedzą mi wojnę? Jak Brytyjczycy nas zaatakują? Strzelą w Moskwę? Co oni zrobią ale więcej niż powiem, do tej pory robili, czyli pomagali Ukraińcom? Ale słuchaj, tu akurat jest jedna prosta rzecz. Wysłanie samego lotnictwa oraz obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, ponieważ wiemy, że wojska lądowe Ukrainy są w stanie przyjąć, wytrzymać uderzenie tychże sił rosyjskich. Ja się z tym zgadzam. Ja od miesięcy mówię, że trzeba to zrobić już teraz. Ja od miesięcy mówię, że trzeba to zrobić. Ale właśnie, wtedy wysłanie tych rodzajów wojsk absolutnie zmieni przebieg możliwy dalszego konfliktu. Dlatego ja uważam, dlatego ja dzwonię, dlatego tego wyszliśmy. Ja dzwonię dzwoneczkiem, że Ukraina przegra, chyba że zadziałamy tak, jak ty mówiłeś przed chwilką i damy coś realnego. Ale to dopiero po zakończeniu oficjalnego podpisaniu traktatu pokojowego. Ewentualnie po zakończeniu. Kiedy te dwustronne traktaty sojusznicze wygenerują ruch od nowych oficjalnych sojuszników Ukrainy na rzecz tej Ukrainy. Daję głos Pawłowi, bo zbiera myśli od kilku minut. Widzę, chce się wypowiedzieć. Ale zamarł. Tradycyjnie mam inne zdanie od wszystkich, bo patrzę chyba z punktu widzenia tej chorej logiki reżimu. Wojna, która była rozpoczęta, nie była rozpoczęta z Ukrainą, tylko była rozpoczęta, żeby odbudować Związek Sowiecki i pozycję Rosji w Europie. Prawda. I bezpieczeństwo. To, co Krzysztof mówi, ciekawy pomysł, natomiast nie prowadzi do tego, co chciałby osiągnąć Putin. To jest pierwsza rzecz. Ale lepszej rzecz. Drogi nie ma, jakby, no wiesz... Jeżeli zostaniesz jego doradcą i posłucha siebie, to może okej. Okay. Natomiast obstawiam, że nie posłucha tej rady i w jego jedynie co wpisuje się w jego logikę, to jest jeszcze większa eskalacja tego konfliktu, który jest, czyli jeszcze większe koszty. Czyli nie żeby zmniejszać koszty, tylko żeby zwiększać te koszty, bo jeżeli popatrzymy na trend, to nawet od początku konfliktu koszty się zwiększają, a nie zmniejszają. Rosja coraz więcej wydaje na ten konflikt, coraz większe koszty ponosi militarne, społeczne, ekonomiczne, ludnościowe, polityczne, dyplomatyczne, strata Azji Centralnej. No możemy wymieniać długo. Jeżeli, no i teraz co Putin robi? Putin mówi, tak jak w tego pokera, on cały czas stawia, podbijam stawkę, all in, tak? A więc on nie mówi, okej, dobrze, to się teraz wycofam, tak jak ty mówisz. Teraz znaczy, ja bym mu tak poradził, zrobił na jego miejscu, ja nie mówiłem, że on tak zrobi, bo ja podzielam spokojnie, to, że on... Kremlinka ma oficera prowadzącego, myślę, ale że te informacje ale mówimy dojdą. Mniej więcej, co się może wydarzyć, nie? A nie co byłoby gdyby, nie? Mhm. Czyli jeżeli patrzymy na bieżący trend, czyli jak postępował do tej pory, to nic nie wskazuje, że zmieni to postępowanie i nagle zacznie być bardziej racjonalny, tylko raczej, że będzie postępował jak do tej pory, szczególnie, że ta twoja propozycja niesie niestety bardzo duże zagrożenie dla reżimu, bo w momencie kiedy nawet wyobrażylibyśmy sobie, że nie ma rozejmu, ale Rosjanie coraz są mniej aktywni na tym froncie, przechodzą do silnej defensywy, zmniejszają koszty, robi się takie ale powiedzmy właśnie na rok, dwa, Zachód patrzy na to i mówi, no ale to przecież bez sensu, to już może podpiszcie ten rozejm, no bo po co się tak męczyć. W sumie przez ostatnich kilka miesięcy nic się nie zmieniło na tym froncie, no to już no pogódźmy się z tym, nie? Czyli tak jak ty mówisz, bardzo racjonalne, tylko że jest jeden problem ekonomiczny, bo cała gospodarka w tym momencie została przestawiona na te tory wojenne. I w tym momencie, jeżeli ta gospodarka miałaby wrócić na tory cywilne, nie miałaby. Nawet w części, to grozi
w tym momencie, ogólnie trochę Rosjanie teraz, jeżeli chodzi o gospodarkę, kupują czas i jak gdyby tworzą problemy, które przesuwają na później. Począwszy od wysokich stóp banku centralnego, inflacji, właśnie braków personelu, zapaści, jeżeli chodzi o produkcję cywilną, zalania rynku przez produkty chińskie. I teraz jeżeli nastąpiłby rozejm albo nawet taki martwy, tak, czyli powiedzmy przez rok nic się nie dzieje na tym froncie, to ta gospodarka naturalnie zaczęłaby chcąc, nie chcąc wracać, bo żeby cały czas były te tryby wojenne, no to trzeba cały czas jak gdyby podsycać i cały czas jak gdyby napędzać. I oczywiście można powiedzieć, że okej, byłoby na takiej zasadzie, że ona by sobie działała, a my byśmy sobie odbudowywali potencjał. I to jest potrzebne jak najbardziej, tylko niesie zagrożenie dla samego reżimu, że być może wtedy zaczynają się, wiesz, wtedy takie niewygodne pytania. No dobrze, no ale co zyskaliśmy? Co dalej? I jest moim zdaniem bardzo duży prawdopodobny scenariusz. Dlaczego nie naprawiamy tej rury na przykład, nie? Tak, dlaczego nie naprawiamy, nie? No już przecież na tej Ukrainie to już tam rok, już tam to jest martwy konflikt, nie? Zaczynają się różnego rodzaju tarcia pomiędzy oligarchami, tak? No bo do tej pory wszyscy wokół tej flagi, dobrze, tam rok, dwa, tam Ukrainę pykniemy i potem będziemy sobie te dzieci wysyłać nadal do Cambridge i tak dalej. Przecież sankcje nie zostałyby zdjęte, zwróćcie uwagę, tak? No bo nie byłoby takiego układu, że okej, rozejm, pokój za sankcje, tylko nie, no taki martwy konflikt, czyli cały czas by było te duszenie i gotowanie tej żaby, tej rosyjskiej gospodarki. Owszem, ona miałaby może troszeczkę, ale minimalnie lżej, no bo tyle czołgów i powiedzmy ludzi nie ginęłoby, ale naturalnie przecież Putin też rozpoczął tą wojnę, żeby uciec przed problemami. I te wszystkie problemy, przed którymi chciał uciec, dopadłyby ten reżim. Dlatego bardzo prawdopodobny jest scenariusz, że w Rosji będzie inny reżim. I ten konflikt może zakończyć się niestety zdradą polityków, i tutaj myślę również i ukraińskich, i zachodnich, co nie oznacza, że konflikt w ogóle zostanie zażegnany, ale jeżeli sobie wyobrażylibyśmy, że reżim byłby, ale bez twarzy Putina, to obawiam się, że byłoby to akceptowalne dla być może obecnego czy przyszłych władz ukraińskich, dla władz wielu państw zachodnich i też dla Rosjan. A więc ten scenariusz, który na samym początku wszyscy wieszczyli, że tam tego Putina wymienią, on mógłby właśnie się zrealizować dokładnie wtedy, kiedy Putin by zrobił to, co proponujesz, czyli zamroziłby ten konflikt. Bo wtedy już jest, wiesz, ktoś wchodzi na zupełnie inną sytuację, nie wchodzi jak gdyby w konflikt, nie musi brać tego konfliktu na swoje barki, ten nowy reżim, tylko może powiedzieć, okej, no to ten martwy reżim, to my tam podpiszemy pokój, a już z nami to będą chcieli podpisać, bo nie mamy na przykład nakazu aresztowania, tak? Bo już jesteśmy tacy bardziej demokratyczni, pomimo że mamy na przykład na nazwisko Patruszew, nie? Czy cokolwiek innego, rozumiesz? Tu mogłoby zaistnieć, że wszyscy chcieliby wierzyć, że to jest okej. Okay. I zarówno Chiny, i Unia Europejska, i Ukraina, tak? Bo wszyscy byliby już zmęczeni tym konfliktem. I dla obecnego reżimu no to jest taka opcja, która może ich pozbawić władzy. Dlatego im jest potrzebny cały czas ten i bycie w tym konflikcie, bo bycie w tym konflikcie i eskalowanie go powoduje, że ta władza w tym momencie jest niezmienialna z punktu widzenia samych Rosjan. Ale jeżeli ten konflikt by przycichł, zamarł, no to wtedy władza może być zagrożona. Słuchajcie, i po dwa zdania, jeżeli chcecie skomentować, i myślę, że będziemy kończyć, gdyż plik będzie na tyle duży, że nie zdam rady Krzysztofowi go wysłać. Więc jakbyście to podsumowali jakoś. Zaczynamy od gościa. Tak, tutaj wiele bardzo słusznych argumentów, Paweł, ale zawsze miałbym jedno ale, w sensie takim, że no, okej, no to nie mówimy na przykład o sytuacji podpisania, powiedzmy, pokoju, bo jest takie ryzyko, o którym ty mówisz,
ale na przykład to, co, o czym ja mówię, już w zasadzie można powiedzieć, obserwowaliśmy takie początki w tym roku 2023, to znaczy przejście do defensywy po stronie rosyjskiej. Okej, Ukraińcy się wykrwawiają, ale żeby podtrzymać te gorące nastroje w Rosji, że jeszcze się walczymy, że ten, no to sobie tam powiedzmy zdobywamy Awdijiwkę jedną, tak? Albo jedną czy drugą wieś. I to wiesz, i to jest takie zamrożenie konfliktu, o którym ja mówię, które nie wymaga wielkich operacji, wielkiej skali, a które właśnie pozwala na to, że, żeby sobie nadbudować ten potencjał militarny i żeby patrzeć, co Ukraińcy zrobią i jak zareaguje Zachód na przykład. Tak, tak więc wiesz, to jest jakby to wszystko może być płynne, może być zwiększenie skali, może być zmniejszenie, może być intensyfikacja działań, może być zmniejszenie intensyfikacji, niezależnie się od tego, jak powiedzmy reżim sobie uzna to za stosowne w danym momencie, w danym dniu, już tak wiesz, w takich bardzo krótkich odcinkach czasu i perspektywy, nie? Okej. Okay. Paweł, mikrofon. Poczekajcie, bo jeszcze chciałem ten... A czy nie jest trochę tak, Krzysztof, że to byłby najwygodniejszy wariant, ale dla Zachodu, nie dla Ukrainy, ale dla Zachodu, bo w tym momencie już właśnie coś takiego widzimy. Wszyscy się przyzwyczaili, że my patrzymy z polskiego punktu widzenia, no ale pogadajcie z Włochami, no coś tam na tej Ukrainie, ale to jest coraz słabiej, coraz tam może to już tam mało się przesuwają. I w tym momencie Zachód sobie kupuje czas, konflikt się tli, Rosjanie nie mogą myśleć o ekspansji, tak, i budowanie tego pakietu bezpieczeństwa dla całej Europy, bo mają cały czas konflikt, a Zachód ma kupiony czas, żeby produkować, zwiększać moce produkcyjne, amunicji, uzbrojenia i tak dalej. Czy to jest idealne i sankcje, oczywiście, które tak. Cały czas dla jeszcze Zachodu, tak. Duszą. No właśnie. Pod warunkiem, że my to dobrze wykorzystamy i pod warunkiem, a nie, że... no tak, no to oczywiście, tak. No ale tak samo, czy że Putin dobrze wykorzysta, wiesz, no to tak, tak to zawsze możemy, wiesz, to ze wszystkim. Ale to byłby najbardziej optymalny akurat wariant właśnie dla Zachodu, bo kupujemy sobie czas kosztem... Ale dla Ukrainy niekoniecznie. Tego, co Biden powiedział, to jest właśnie chyba to, co on na samym początku mówił, że oni będą tam walczyć do tego ostatniego Ukraińca i to się będzie tliło, jakaś tam partyzantka, oni będą dostarczać to uzbrojenie i tak dalej, bo tak sobie pewnie na początku Amerykanie wyobrażali. Pod warunkiem, że ten, że ten zawieszenie, czy te zamrożenie walk nie doprowadzi później w efekcie do takiej przewagi rosyjskiej na polu bitwy, że Rosjanie w końcu jednak wygrają ten konflikt. Bo nas interesuje skutek, tak? Co z tego, że my sobie zyskamy 2 lata dzisiaj, jak się okaże za 3 lata, że Ukraina przegrała, tak? To jest jakby, wiesz, to znowu jest ta perspektywa, czy to zamrożenie konfliktu w jakiś sposób, na ile ono da Rosjanom przewagę na polu bitwy po tym okresie zamrożenia. To jest kluczowe. Tak, ale to jest najwygodniejszy dla Zachodu, szczególnie dla tych krajów zachodnich, które nie graniczą z Rosją, bo to jest jak gdyby kupienie sobie bezpieczeństwa tak na kilka lat i zbudowanie takiej przewagi militarnej, że Rosja no niestety nie będzie w stanie temu dorównać, a cały czas te sankcje jednak będą oddziaływać i będą osłabiać ten potencjał również militarny Rosji i doprowadzą wcześniej czy później do zmiany też reżimu. Maćku? A więc ja bym to tak widział, że to nie jest dla Rosji dobre też. Dla reżimu, dla Rosji może inaczej. Mnie cieszy jedna rzecz, że zrozumiałem lepiej, co miałeś na myśli w tych swoich ostatnich materiałach, Krzysztofie, czyli że to jest wszystko o wiele bardziej racjonalne. Mamy zdefiniowane pewne pojęcia, które można przypiąć do miary sukcesu i porażki. Poszukaliśmy, co jest na plus, co jest na minus w tym wszystkim. Ja uważam, że znaleźliśmy przestrzeń, która pokazuje, że Ukraina ma jeszcze jak, ma kim, ma czym, ma w jaki sposób i że czas nie musi koniecznie tylko na jej niekorzyść grać, więc to jest optymistyczne, a my, jeżeli będziemy odpowiednio to wszystko wspierać, my jako szeroko rozumiany Zachód, grupa Rammstein, to jesteśmy w stanie doprowadzić do sytuacji, w której Rosja sama o swoje nogi się potknie w takim stopniu, aby przestała być w przyszłości tak groźna dla świata w swoim ekspansjonizmie i żeby projekt
CCCP 2.0 albo Neo CCCP, jak ja to ostatnio mówię, się nie udał. A ja chciałem wam serdecznie podziękować, bo godzina 45 minęła bardzo szybko. Wydaje mi się, że jedna z ciekawszych kolacji, gdyż było dużo wątków i dużo sprzecznych zdań i każdy potrafił je uzasadnić. Mam nadzieję, że widzom się to podobało. Myślę, że taka forma kolacji czwartkowej, może rzadziej, ale bardzo smakowitej, bardzo wam przypadnie do gustu. Ja zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania wszystkich kanałów i ze swojej strony dziękuję i zostawiam kolegom głos, żeby mogli dokończyć. Krzysztofie, może ty pierwszy? Ja również bardzo dziękuję za to, że dotrwaliście do końca, mówiąc już do widzów i do rozmówców, no bo też to jest jakby jakiś wysiłek intelektualny, żeby o tej porze tyle jeszcze tutaj się zastanawiać i toczyć dyskusję. Dzięki bardzo, panowie. Pawle? Jako urlopujący się. Ja dziękuję ze swojej strony, tak, że miałem możliwość skonfrontowania swoich tutaj spostrzeżeń, tak, z Krzyśkiem i z Maćkiem. Szkoda, że Mateusz mniej tutaj uczestniczyłeś, ale bardzo fajnie to moderowałeś z drugiej strony. I myślę, że tutaj widzowie też docenią, tak, że różne punkty widzenia staraliśmy się pokazać, tak, żeby, no bo nie znamy tej przyszłości, staraliśmy też troszeczkę się wybiec, tak, do przodu, natomiast no, pamiętajmy też, że są jeszcze jakieś zdarzenia często, które są nieprzewidywalne, no i w tym momencie my sobie możemy mówić, tak, że to wydarzy się to czy coś innego, a za dwa miesiące może ktoś się poślizgnie na czymś w łazience i to się wszystko zmieni, patrząc na przykład na rok 2023, sporo przecież było takich wydarzeń, których nikt z nas nie przewidywał. Tak więc tym też chciałbym zakończyć. Ja dziękuję wszystkim za to, że znaleźliśmy wspólnie czas, żeby się spotkać na tej kolacji czwartkowej, które będą pewnie dwa razy w miesiącu, więc co dwa tygodnie. Teraz mamy czas, żeby się zastanowić nad tym, kogo następnego zaprosimy, żeby sobie porozmawiać, że było smakowicie. Też mam taką nadzieję, bo nam na pewno się chyba podobało. I cóż, rozbiliśmy sytuację prawie na atomy, popatrzyliśmy z różnych kierunków, z różnych perspektyw. Wy macie, widzowie, możliwość ocenić samodzielnie, które argumenty do was przemawiają bardziej, które nie. Potem można to obserwować w czasie i zawsze za jakiś czas myślę, że można wrócić do ewaluacji i oceny tego wszystkiego, żebyśmy zobaczyli, w którą stronę to poszło i jak bardzo w tą czy w tamtą. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, a ja chciałem dodać tylko, że jako dobry gracz zespołowy wiem, kiedy czasem usunąć się w cień, a kiedy mam mówić, to mówię więcej. Do zobaczenia. 3-1 to już przewaga operacyjna na kierunku, także. Więc żegnamy się wszyscy serdecznie, życzymy Państwu miłego wieczoru, do usłyszenia, do zobaczenia i dziękując wszystkim tym, którzy nas już wspierają oraz tym, którzy będą chcieli dalej lub nowi to robić. Pamiętajmy, że robimy to dla was i dzięki wam. Cześć.